To jest Hyde Park w dobrym składzie. Dzisiaj moim gościem długo oczekiwany, zapowiadany chyba 2 czy 3 miesiące temu, Piotr Świerczewski wreszcie dotarł do naszego studia, ale jeszcze godzinę temu musiałem ci przypomnieć, że będzie program, bo zapomniałeś. Przepraszam. Nie, nie przepraszaj. No ważne, ważne, że tu jesteś z nami. Wiesz nawet. Taki dzień miałem. Generalnie no nie miałem wiele jakiejś tam pracy, że musiałem coś robić, ale żona mnie poprosiła, żeby pojechać z nią na zakupy. Chciała sobie coś kupić i tak po prostu, żeby mi z pamięci... Kupiłeś coś sobie? Sobie też, 3 koszulki. Taką miałem właśnie Diesla, jedną fajną sobie kupić. Bez reklam? Bez reklam. Ale kurczę, już za dużo, wiesz, kupiłem tam ze 3 koszulki. No, ale a nie jestem rozrzutny. Tak samo, jak jakbyśmy wyglądali jak debile jednak. To nie, dlaczego? No, wyglądalibyśmy dziwnie, ale nie jak debile. No dziwnie, dziwnie, okej. Okay. Nie wiem, jak się do końca przedstawić, no bo wiadomo, był reprezentant Polski, srebrny medalista olimpijski, był kapitan reprezentacji Polski, czyli w sumie w skrócie piłkarz, ale teraz to... Były piłkarz. Wojownik, jak was się nazywa? No nie, bokser. Nie, bo wiesz, a jak ja skończyłem już walki, to co, to były wojownik? Ale wojownik to jest dobre słowo? Nie, chyba. Znaczy, nie wiem, jak się mówi na... Zadymiarz. Ty jesteś w ogóle byłym i aktualnym zadymiarzem i to jest chyba właściwe słowo. To też nie. Czekaj, jak powiedzieć na byłych takich... Były zawodnik... sztuk walki, coś takiego, mieszanych sztuk walki. Ja moim zdaniem twoja kariera sztuk walki się zaczęła lata temu i długo nie zakończy jeszcze, jak cię znam. Myślisz? I twój charakterek, tak. A przecież znasz mój charakter, przecież jestem spokojniejszy niż ty. Ale jednak się odsuwam na długość czasu, wiesz? Nie, pomówienia. Pomówienia. Pomówienia, ale jak znasz mój charakter, a wiele ludzi zna, ci, którzy się ze mną przyjaźnią, to wiedzą, że jestem najspokojniejszą osobą w towarzystwie. Dopóki się nie zdenerwujesz. Ale ja się nie denerwuję. Najgorsze jest, jak ktoś na ciebie atakuje, to wtedy w takiej, wiesz, w obronie najpierw komuś mówisz, potem komuś tłumaczysz, a później musisz się jakoś bronić. Nie może cię ktoś pluć, opluć, a potem, wiesz, wylewać na ciebie pomyje, a ty będziesz mówić, że fajnie, deszcz pada, nie? No nie pada, no niestety. Piotrek, nikt nie potrafi opowiadać o swoich walkach z taką dozą niewinności, bym powiedział, jak ty to potrafisz robić. Nie wiem, czy niewinności. Zawsze gdzieś wina jest po dwóch stronach. Nie jest nigdy tak, że wiesz, ktoś kogoś atakuje i zawsze można uciec. Wiesz, że niektóre twoje walki pozaringowe są owiane wielką sławą i piłkarze sobie opowiadają o nich. Są niektóre takie legendy, których ja nawet nie znam, no ale co zrobić? To słynna stacja benzynowa w Szczecinie. Akurat była prawda. To było, może nie do końca na stacji benzynowej, bo to chyba było gdzieś tam przy... Obok stacji przy KFC, tak? Może gdzieś przy stacji benzynowej, do końca jakby nie pamiętam. Natomiast no, doszło do takiego spięcia między kibicem i mną, ale potem żeśmy się pogodzili i jakoś tam zdjęcia porobili wszyscy razem. Dziękuję. Znaczy w sumie ty chyba powiedziałeś, żeby dali najsilniejszego? Nie, to przesada. Przesada? Po prostu jeden z tych... Powiedzmy, ludzi był taki bardziej agresywny i on wydawał się najmocniejszy. On był jakimś takim, powiedzmy, szefem, czy jakimś takim może bardziej mocniejszy. Reszta się nie odzywała, nic nie mówiła takiego złego i to jakoś tam żeśmy się lekko uderzyli raz i po kościach porobili zdjęcia i dziękuję i do widzenia. Nie? Lekko uderzyli raz. No szczęście potem... miałem, że mi się nic nie stało, nie? Mogło. Wiesz, jak to w sporcie jest, nie? Kolega miał natomiast pecha, że jemu się stało, no ale tak to bywa w sporcie. Ale nic mu się nie stało, no dostał lufkę jedną i żeśmy się pogodzili. W sporcie. Jak to bywa w sporcie? Jest też, jak strzelasz gola, przegrywasz. Znaczy wygrywasz, a drużyna, ta co otrzymuje bramkę, dostaje, to przegrywa. Słuchaj, tak jest też w sporcie walki. Muszę ci wytłumaczyć zasady tego programu, ponieważ ich nie znasz. No właśnie, ja myślałem, że do radia idę, a tutaj telewizja. Jako, że ich nie znasz, to ci wytłumaczę. Dzwonią do nas widzowie, pytają o co chcą. Jest wolna Amerykanka. Kasy nie pożyczam, od razu mówię. Ja jestem czarnym charakterem. Jestem zły, chamski i podpuszczam i podjudzam. Taki jest twój... Taka jest moja rola. Twoja rola. Taka jest moja rola. Po programie myślisz, że mnie sprowokujesz? Po programie cię przeproszę, a na ekranie będę nie sprowokujesz. No wiesz, no dobra, ale też tak wiesz, musimy mieć jakieś... Nie, no będzie przyjemnie. Ramy takie, żeby się nie obrażać. Nie, 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 no będzie sympatycznie na pewno. 22 219 50 31 to jest nasz numer telefonu. Linie są już otwarte, prosimy o dzwonienie do nas. Jako, że jest piąta minuta programu, to ja miałem pozdrowić Bobiego z
Z Wodzisławia Śląskiego, który ostatnio przyjechał na mecz KTS Weszło. Z Wodzisławia Śląskiego przyjechał. Poważnie? I nawet wszedł na trybuny, mimo że były zamknięte, więc Bobby, pozdrawiam cię. Chciał mnie zobaczyć na ławce trenerskiej, bo wiesz, że no chciał, sam byłem zatrudniony przez ciebie na chwilę. Miałem też puścić oczko, więc puszczam oczko. Zaczynamy, mamy telefon. Halo? Panowie? Cześć. Mateusz z Olsztyna. Mam trzy pytania. Jedno do pana Piotra, a dwa do... Nie, no dwa do pana Piotra, a jedno do mnie. Okej. Okay. No to chciałbym się zapytać o okładkę w FIFA 94. Jak wyglądała kwestia faktu, że pan się na tej okładce znalazł? Dziękuję za to pytanie, bo jest naprawdę fajne. Wyglądało FIFA to tak. 94. Muszę znaleźć tą okładkę. To była pierwsza okładka. Chłopaki w reżyserce, znajdźcie tą okładkę, wrzućcie na ten. Była to pierwsza okładka FIFA i było to zdjęcie piłkarza angielskiego. Davidem Plattem. David Platt, tak. Z nim byłem jakby w walce. I chyba wtedy Polska była gdzieś tam poza Schengen i nikt się nas nie pytał, czyli nas Polaków, czy chcielibyśmy wystąpić na zdjęciu. Więc mnie się nikt nie zapytał i przez przypadek znalazłem się na tym zdjęciu. Podejrzewam, że w dzisiejszych czasach czy Kuba Błaszczykowski, czy jacyś inni zawodnicy, którzy są na tej okładce, otrzymali jakieś pieniądze, pewnie kontraktowo się związali i otrzymali pieniądze. Ja natomiast nie dostałem nic i był to całkowity przypadek, że David Platt akurat stał koło mnie albo ja koło niego i udało się być na tej okładce. A to mnie bardzo zaciekawiło, bo to było w 94 roku. Tak, dokładnie. Tak. A ja wyjechałem do Francji w 93 roku. Widzisz na ekranie teraz. Tak, i chwilę potem wchodzę do sklepu i gdzie to był bardzo duży taki był plakat, taki wielki poster, nie wiem jak to się poprawnie mówi, taki wiesz, stojący jakby taki, no nie wiem jak to się mówi. Stand. Stand? Chyba, nie tak stand, nie do końca. Nie wiem jak to się mówi poprawnie. I patrzę się i tak się przyglądam, mówię, kurczę, to ja jestem na tym zdjęciu, nie? I w tym czasie nawet się nie zastanawiałem, czy mógłbym jakieś profity zebrać za to, no ale dzisiaj pewnie bym mógł. A nawet nie wiem, czy w czasie się można cofnąć. Ale to w kontraktach tego nie było? Nie. Ja kompletnie o tym nie wiedziałem. Kompletnie. Ale to, co jest ciekawe, to, że jak Kuba Błaszczykowski, czy Robert Lewandowski, czy Arkadiusz Milik się na okładkach FIFA teraz znajdują, to oni są tylko na okładkach w Polsce, a pan chyba był na Tak, ja byłem na całą Europę albo na cały świat. Tak. Tylko że myślę, że David Platt, tak jak widziałem, dostał chyba jakieś pieniądze, a ja byłem obok niego, więc przypadek całkowity. Nie wiem, czy mogę się jakby do tej firmy, jaka to firma jest, zwrócić, czy ewentualnie... Ale to pewnie przedawniono już dawno. 26 lat po fakcie, raczej prawnicy to wyśmieją. No to wiesz, no, to, bo to a bardzo ciekawe... Słynne zdjęcie Jerzego Engela z Pele? Nie. Zaraz ci pokażę. Ale bardzo to ciekawe pytanie i sam się kiedyś zastanawiałem, co z tym fantem zrobić, czy ewentualnie udałoby się coś jakby wygrać gdzieś tam i uzyskać jakieś parę złotych, ale no nie walczyłem, no nie mam takiego może charakteru, żeby tam, nie wiem, iść do sądu, jakieś pozwy i nie wiadomo co. Ale może powinienem, no nie wiem, ale no to jest naprawdę fajnie. Dla mnie olbrzymia pamiątka, bo jednak to nie jest tylko na Polskę, ale jako jedyny, chyba jako jedyny no Polak tak, i to nie jest, na całą to jest Europę. Pierwsza FIFA, nie? Więc pierwsza taka okładka w historii, więc coś znaczącego, nie? Bicepsiki pokazuje i... Brawo, jeszcze dziękuję za pytanie, bo to fajne pytanie. Tak. Jedziemy dalej? Mam dwa, wydaje mi się, że mam dwa fajne, więc jakbyś tato pozwolił, to byłem wdzięczny. Dobra. Drugie pytanie mam o to, co panowie uważają o procedurze przyznawania licencji UEFA Pro Trenerstwa i tego, że jest wymagana na niższych poziomach rozgrywkowych. Z tego, co wiem, to w Polsce obecnie tych licencji UEFA Pro mamy około 200, za granicą jest ich o wiele więcej, a koszty przyznawania, zresztą wydaje mi się, że panowie wiedzą o tym o wiele lepiej niż ja, więc co panowie uważają o tym i czy jest to coś, co wypadałoby zmienić? No, szczerze to przyznam rację, choć jak rozmawiałem ze Stefanem Majewskim, on twierdził, że
lepiej, żeby byli po prostu trenerzy lepiej wyszkoleni i wiedzieli więcej jakby o przygotowaniach zawodników, bo jako piłkarz, ja jako piłkarz na pewno dużo wiem, jak trening wygląda, natomiast nie wiem dużo, jak się te różne badania przeprowadza piłkarzom odnośnie wydolności. Ceny są jakieś bardzo duże. Nie wiem, jak to porównać z zagranicą, bo nigdy ich nie porównywałem. Ale co wiem, to za granicą to koszt wyrobienia takiej licencji. Tak. To jest w liceum w Niemczech około tam 1500 euro, to jest chyba max, a w Polsce to jest chyba 18 tysięcy złotych, teraz kojarzę. Ja naprawdę nie wiem, ale no, mogę się z tobą zgodzić, że to może być 18 tysięcy złotych, ale tam jest jeszcze plus sprzęt, plus wyjazdy do Białej Podlaskiej, plus jakieś inne szkolenia, no to tam chyba ja słyszałem, że to cały koszt tego wszystkiego, plus hotele, które się z tym wiążą, z tymi wyjazdami, to ja słyszałem, że cały koszt to jest nawet do 30 tysięcy dochodzi. A ile to jest za granicą, to naprawdę nie wiem i nie chciałbym się wypowiadać. Na pewno się z jednym zgodzę, że jest to trochę nieosiągalne dla chłopaków, którzy chcą robić karierę trenerską, a trochę są tacy niedopuszczani. Ja sam nie zrobiłem jeszcze UEFA Pro, mam tylko UEFA A i mogę prowadzić w zasadzie tylko trzecią ligę, nawet nie drugą ligę. Kompletnie się z tobą zgadzam, a nie zgadzam się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, że takie wymagania są olbrzymie, bo wydaje mi się, że to kiedyś ktoś mówił, że może to być wolny zawód. Wolny zawód polegający na tym, że jak chcesz być trenerem, to nie potrzebujesz mieć tych dokumentów. I tak słyszałem, że są jakieś przepisy, które umożliwiają, że tak naprawdę to można prowadzić drużyny bez dokumentów takich trenerskich. Ale to może trochę teraz bredzę i nie chciałbym po prostu wygłupiać się. Chyba trochę tak. Wiesz, a bo ty, nie ty mówisz się o polskich przepisach, ale są jeszcze przepisy UEFA, które tego nie mówią, ale ktoś mi wysłał niedawno, mój taki kolega wysłał mi niedawno jakiś przepis mówiący cały opis, że prawo polskie pozwala prowadzić drużyny i coś tam było napisane, ale nie przeczytałem tego, nie zapamiętałem tego, więc nie chciałbym powtarzać coś, co być może jest nieprawdziwe, więc jakby tutaj z dystansem się do tego odniosę, ale na pewno się z tobą zgadzam. No, dużo chłopaków chce być trenerami i trochę w jakiś taki naturalny sposób są blokowani ze względu na finanse raz, a dwa, że po prostu mało się przyznaje tych licencji UEFA Pro, które ci pozwalają drugą, pierwszą i ekstraklasę. Czyli w zasadzie no. Ja się zgadzam, jest że to UEFA Pro nie powinna być wymagana na poziomie drugiej ligi i raczej nie powinna być wymagana nawet na poziomie pierwszej ligi, że to jest przesada. Ekstraklasa, owszem. Jeśli chodzi o dostępność tego kursu, no to jest to są wytyczne UEFA, żeby te, i tak samo inne kraje poza Hiszpanią jakby bardzo dbają o to, żeby to jednak była elitarna licencja i UEFA dbało o to, żeby to była licencja elitarna. Jeżeli będzie mała przerwa, ja zostawiłem gdzieś tu telefon, odszukam go i znajdę taki artykuł i to przeczytam. Jak będziesz, kolego, przepraszam, bo tak, czy pan, jak będzie oglądał ten program dłużej, to spróbuję to odczytać chwilę później, dobrze? I trzecie pytanie? Tak, takie też bardzo ogólne. Są waszym zdaniem w Polsce obecnie przykłady jakiejś nowej fali, powiedzmy, zarządzania klubami, które dają nadzieję na to, że nie będziemy dziećmi po prostu. Nowej fali, przepraszam, czego? Zarządzania klubami? Tak, z nowym właścicielem, nowym prezesem, Stanem Olsztyn i ja od nowego prezesa bym oczekiwał jednak, powiedzmy, jakiegoś oddechu świeżości, nie? Po świeżości, a nie wiem jak ty stanął, ale ja tego jakoś tak nie wyczułem. Ja nie do końca słyszałem pytanie. Pytasz o nową falę zarządzania klubami? Tak, czy są jakieś przykłady, powiedzmy, czy uważasz, że są jakieś przykłady w Polsce? Czy są jakieś kluby, które swoim zarządzaniem dają nadzieję na to, że Polska pójdzie do przodu? Znaczy, wszystkie kluby się profesjonalizują, ale na przykład Raków Częstochowa jest takim klubem, który jest zupełnie inaczej budowany niż reszta klubów. Dużo stawiają na know-how wszelkie. Myślę, że docelowo także myślą w ten sposób w Stali Rzeszów.
Nie wiem, jakie jeszcze podasz przykłady. Natomiast ja nie podam przykładów, bo trochę idą w górę. Za bardzo nie wiem. Z tego co wiem, to są przepisy licencyjne, które jakby nakazują klubowi mieć pewne rzeczy, czyli podgrzewana murawa, światła, drużyny młodzieżowe, finanse zabezpieczone, żeby kluby nie podpisywały umów z zawodnikami na wyrost, nie mając tego budżetu. I te przepisy licencyjne są dosyć restrykcyjnie jakby przestrzegane. Jeżeli ktoś tam próbuje gdzieś tam oszukiwać, no to, bo takie się sytuacje zdarzają, no to PZPN bardzo twardo i zdecydowanie działa i potrafi punkty ujemne przyznać tej drużynie, tak jak chyba w tym sezonie chyba Bełchatów startuje z jakichś tam powodów minus dwa. Chyba jeszcze jakaś drużyna, to jest raczej regulowane i bardzo jakby przez PZPN, no myślę, że w dobry sposób pilnowane, żeby te drużyny już zachowywały się naprawdę bardzo profesjonalnie. Dziękujemy bardzo za telefon. 22 219 5031 to jest nasz numer telefonu. Nie widziałeś zdjęcia Jerzego Engela, twojego ulubionego selekcjonera z Pele słynnym, więc chętnie ci pokażemy. Zobacz, to jest Jerzy Engel z Pele na zdjęciu. Tak. Ty masz Dawidem Platem, on ma troszeczkę gorsze od twojego, ale ma. I jeszcze podpisał na zdjęciu, że to jest jeszcze z Beckenbauerem, bo to jest zdjęcie z jego książki. Beckenbauer to ten pan tyłem. W książce Beckenbauera, muszę powiedzieć, tego zdjęcia nie ma akurat, że Beckenbauer z Engelem. Dobrze, ale to nieistotne. Taki element humorystyczny. Tak, 22 219 5031. Dzwońcie do nas, zadawajcie pytania, czy już kogoś mamy. Halo, halo, reżyserka. Zaraz będzie pierwsze łączenie. O, jest, dobra, halo. Jakie pytanie do pana Piotrka. Panie Piotrze, co tam się wydarzyło w Dębicy? Może więcej melisy? Pozdrawiam. Melisy nie potrzebuję, bo jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Jakbyś mnie poznał tak, powiedzmy bezpośrednio, to z pewnością byś stwierdził, że jestem bardziej wesoły niż gdzieś tam agresywny. Melisa jest pewnie komuś potrzebna, ale niekoniecznie mi. Nic się nie wydarzyło takiego, wiesz, jak to zawsze jest w mediach. Troszkę się więcej rozpisuje o tym wszystkim niż jest. Ja się z tym panem, z którym żeśmy się, można powiedzieć, pobili, pogodziliśmy się, podpisaliśmy sobie taką umowę, że nikt do nikogo nie ma jakby pretensji i sprawa się rozmyła. Jesteśmy kumplami, on mieszka w Wiedniu, był pod wpływem alkoholu, nie powinien być pod wpływem alkoholu grając turniej. Trochę mu się wymknęło, mówiąc jakieś brzydkie słowa do mnie, ja się też trochę źle zachowałem. Także wspólnie razem stwierdziliśmy, że popełniliśmy błąd, pogodziliśmy się i na tym się zakończyło. Także Melisa ani mi, ani temu panu nie jest potrzebna. I odbieramy kolejny telefon. Halo. Halo, dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Z tej strony Jarosław z Gdańska. Miło cię słyszeć, Tomo. Wielki szacunek za projekty, w które się angażujesz. Fajnie to wszystko wychodzi i wygląda, i się słucha i ogląda. Natomiast tutaj z pytaniem dzwonię do pana Piotra. Czekałem właśnie na poprzedni termin, ale pewnie bardzo zaganiany. Pan Piotr, natomiast pytanie jest takie, jaki jest poziom wstydu, który potrafi pan przyjąć na klatę lub zjeść, kiedy zaczyna pan już się czuć nieswojo? Ja na przykład mam taki poziom dość niski, się czuję nieswojo tak od 96 roku, jeżeli chodzi o pana postać. I przytoczę tutaj sytuację z mojego jakby dzieciństwa, bo mówi pan akurat o wyjeździe do Francji gdzieś w 93. No i ja tam właśnie, powiedzmy, wielką piłkę oglądałem i patrzyłem na was zapatrzony teraz jako sportowców z najwyższej półki. No i przychodzi taki mecz właśnie ze Słowacją. W ogóle te eliminacje w latach 90. niezbyt fajne. No i potem taki właśnie cyrk i błazenada. I tutaj akurat patrząc na pana, siedząc sobie ze swoim ojcem właśnie wtedy, mając te 16 już parę lat, kiedy się bierze na poważnie już tą piłkę i wymaga właściwie od ludzi, których się widzi przed oczami i przez ekranu, takie zachowanie, a nie inne, wszyscy wiemy jakie, no to oglądałem tę końcówkę z tak otwartą, szeroką buzią, jak ci chłopcy, którzy podawali wam piłki, a jest takie ujęcie na replayu z tamtego okresu, jak sobie włączycie powtórkę, to jak się pan odwraca od sędziego już po tych wielkich ukłonach niesamowitych, to ci chłopcy tak patrzą, jeden trzyma cipsy, to mniej więcej tak ja patrzyłem w tym 96 i wtedy ta kurtyna opadła,
kiedy człowiek jeszcze myśli, że to jacyś herosi fajnie biegają i tak dalej po tym boisku, a potem ojciec patrzy też na ten sam ekran i mówi, no debil, no debil. I potem nagle człowiek się przebudza i mówi, kurde, to jednak takie same inne głąby jak z tymi chłopakami, których biegamy i strzelamy bramki między kamieniami po szkole. Także ogólnie wtedy poziom wstydu miałem taki, że stałem od ekranu i siadłem chyba dopiero wtedy, kiedy Olisa Debe próbował wyrywać się z jakiegoś innego świata i w naszych koszulkach walczyć, szanować i naprawdę na poważnie brać to, co się robi. Bo byliście utalentowanym pokoleniem, ale jednak super nieprofesjonalnym. I chodzi mi o to, że wszystkie te inne takie anegdoty, które potem się pojawiają w gazetach, akcje na stacji benzynowych, właśnie usłyszałem tutaj, czekając w reżyserce, że pan mówił chyba o trenerze z Austrii i tak dalej, też, że było coś pite. I ogólnie zawsze jest jakieś takie wytłumaczanie, że coś się tak się działo, a nie inaczej, taka była rzeczywistość. I nie, jednak można było być profesjonalnym w tamtych okresach, a wy jednak nie byliście i to słabe, więc jakby pytanie o ten poziom wstydu, kiedy zaczyna być panu głupio. Natomiast stanę jeszcze do ciebie, jeżeli się słyszymy, bo wywód słyszymy tak się, wróciłem, tak. Ale stanę do ciebie, tylko jakby, żeby zwrócić uwagę, bo miałeś, się zastanawiałeś, że pan Mateusz Borek chciałby pokazywać młodzieży pana Najmana. Byłeś bardzo zdziwiony, że nie, no jak on mógłby być menadżerem, prowadzić kogoś jako młodego sportowca, czy tam boksera, czy kogoś, kto miałby być w MMA. Ja mam natomiast taką uwagę, że ty masz chyba taką, przepraszam, pan ma taką słabość chyba na do... Na ty, spokojnie, pana Piotra. Na ty mówić. Pan ma chyba taką słabość do pana Piotra i pan by pokazywał mu pana Piotra młodym chłopakom jako trenera. No nie, ale... Bo mi na przykład ręce... Nie, ale poczekaj, stąd się... Teraz się bardzo zagalopowałeś. No porównywać Piotra Świerczewskiego do Marcina Najmana jest co najmniej niestosownością. Piotrek był znakomitym piłkarzem, jak na polskie warunki, kapitanem reprezentacji Polski i człowiekiem, który wiele, wiele lat grał profesjonalnie w piłkę na zachodzie, a Marcin Najman jest człowiekiem, który chciał być sportowcem, ale mu nie wyszło. Absolutna zgoda. Tutaj moim zdaniem daleko się zagalopowałeś. Natomiast rzeczywiście Mateusz uważa, że Marcin Najman byłby dobrym promotorem dla młodych zawodników w jakichś tam sztukach walki. No tak, natomiast ja uważam, że człowiek z takim potencjałem intelektualnym nie może być dobrym promotorem czegokolwiek. To prawda, absolutnie zgoda. Ale no dobrze, ale zadałeś pytanie Piotrowi, to teraz dajmy mu się ustosunkować, bo dużo, słyszę, że masz gadane, dajmy się ustosunkować pana... Piotrowi do twojego pytania. Dziękujemy bardzo. Okej. Chyba, że następnym razem zamienimy rolę i ty będziesz zadawał pytania i odpowiadał. Ale nie obraź się, przepraszam, że powiedziałem na ty, no bo oczywiście mam szacunek wielki dla ciebie i twojego taty. Przykro mi jest, że takie zachowanie miałem akurat w tym czasie. Trochę byłem podenerwowany tym, że graliśmy już w 10, bo jeden z naszych zawodników zszedł z boiska i ja to trochę tak... Chciałem na sędzi, nie żeby to brzmiało jakie tłumaczenie się, tylko dostałem żółtą kartkę za to, że byłem ten pierwszy w murze i potem zacząłem się kłaniać sędziemu, że brawo, że tak zrobiłeś i chyba bić brawo i dostałem za to drugą żółtą kartkę i to była, całkowicie się z tobą zgadzam, wielka, wielka głupota i debilizm i nie wiem jak to nazwać, bo tak nie powinien zrobić żaden zawodnik na boisku, tym bardziej reprezentujące barwy kraju, czyli w tym przypadku ja Polski. To jest wstyd i hańba. No i co tu dużo zrobić? No szybko też muszę o tym zapomnieć, znaczy wtedy zapomnieć, bo są kolejne mecze i trzeba jak najszybciej do nich wrócić i godnie reprezentować nasz kraj. Tak starałem się robić. No nigdy drugi raz tego błędu nie popełniłem, jak pewnie pamiętasz. To była jedyna czerwona kartka w reprezentacji w karierze? Tak, to była jedyna czerwona kartka i głupio mi jest, ale jak zapytałeś, to ci też odpowiadam. A jakbyś miał wymienić trzy najgłupsze twoje zachowania boiskowe? Wiesz co, no to było z pewnością chyba najgłupsze. A jeszcze dwa? Znajdziesz jeszcze dwa? Dwa. Ja tak czasem lubię się wygłupiać na zasadzie takiej ironii, nie? Do sędziego, a daj czerwoną kartkę, bo po co będziemy grać, jak możesz dać czerwoną kartkę? No pewnie gdzieś tam się coś znajdzie. Ja taki, wiesz, pamiętliwy nie jestem. To, co było, to już jest historią. Ja
kroczę do przodu, nie? Staram się myśleć, co będzie jutro. No dobra, nie wiem, ale czy będzie walka z Najmanem. A będzie? Ale nie, no bo tutaj pan tak nawiązał, tak zamieszał w tym pytaniu, że już nie wiedziałem, o co chodzi. Bo ta walka gdzieś tam krąży w powietrzu. Ja nie, ale no wiesz, jestem za słaby. Marcin jest słaby, a ja może jestem jeszcze słabszy, więc... Jeszcze słabszy? Tak, no ja... To jak ty wygrałeś na tej stacji benzynowej? Nie, to nie było, to było taka, wiesz, strzelanina. Jak jeszcze słabszy? Niemożliwe. Strzelanina na stacji. Jak jeszcze słabszy? Naprawdę jeszcze słabszy? Tak. No. Znaczy nie, no musiałbym zacząć trenować. Muszę powiedzieć, że on ostatnio wygrał walkę. To była walka o pas. No z Darkiem Lwem, czy Tygrysem jakimś, który ma 9 walk i wszystkie przegrał. No to wiesz, no to taką walkę to pewnie ja też bym wygrał. No nie wiem z kim, ale z jakimś znowu Lwem, który wszystkie walki przegrał, nie? Czy ja mam rozumieć, że ty się przestraszyłeś Marcina Najmana i właśnie mówisz, że nie? Bo to znaczy, tak nie, nie, on to obejrzy i powie, tak mnie wyzywał, a teraz ja co, wycofuje się rakiem. Przepraszam, żeby było jasne. Spękał. Żeby było jasne. Ja nie znam Marcina Najmana. Być może jest to bardzo fajny człowiek, być może jest to uśmiechnięty facet. Ma świetnych kumpli, rodzinę, przyjaciół, wszystkich wspaniałych i jest szczęśliwy. I życzę mu tego, żeby był szczęśliwy i był najlepszy. Ja go tylko nie znając określam jako sportowca, który wyzywa innych sportowców, że są po prostu słabi. Tomek Adamek, no Tomek Adamek jest wielkim pięściarzem i ja bym nigdy nie powiedział, że Marcin, mając szacunek do innych sportowców, że no tak wyzywa. Mnie wyzywa, ja się z nim zgadzam, ja się może nie nadaję do tego sportu, ale dla zasady chyba bym przyjął. Ale dla zasady mógłbyś mu przypierdolić. Przyjąłbym, w ringu, przyjąłbym wyzwanie i bym chyba z nim zawalczył. Musiałbym zapytać się trenera, czy byłbym w stanie w ogóle podejść do tej walki, bo być może nie jestem w stanie. Natomiast, no, a może to jest fajny facet? No naprawdę nie wiem, nie, bo ja go nie znam. Ale tak jak on się zachowuje i tak wyzywa tych sportowców, to mi jest przykro i jak tutaj pan mówił o wstydzie przed chwilą, no to chyba byłoby mi bardzo wstyd w przypadku Marcina, bo to jest takie trochę klaunowate, nie? Że chodzić, wyzywać, ale on w ten sposób robi wokół siebie takiego, no nie wiem, otoczkę takiego mistrza. Nie wiem, kto w to wierzy, bo chyba nikt w to nie wierzy. Nikt znam w to nie trochę wierzy. Tych, no tych sportowców prawdziwych, chłopaków, którzy trenują i oni się wszyscy nabijają, no mówią, no Piotrek, no nie mów nam o nim, no bo to jest chłopak, który gdzieś jest tam, wiesz, no tak jak ja bym powiedział, żebym się zaraz się przebiorę i Barcelona mnie zatrudni, no to jest jakaś abstrakcja, nie? No to ubieram sobie takiego, wiesz, na nos czerwonego i do cyrku, nie? No ale Marcin może taki jest, może tak zdobywa popularność, to jest jego sprawa prywatna i niech sobie robi, co chce w życiu. Ja nie będę mu mówił, jak on ma żyć i tyle, nie? No dobrze, ale wiesz co, on jutro obejrzy to i powie, że niestety... Jak to on często mówi, flaga Japonii, wyświeć flagę Japonii. No. Jeżeli zaproponuje mi walkę... Przekładając na Polski i młodzieżowy, obstałej zbroje. Nie no, jeżeli, nie wiem, by chciał ze mną walczyć, musiałbym się najpierw zapytać się trenera, czy jestem w stanie. Bo jakby nie było, on coś tam umie. No, jakby to porównać do takiego piłkarskiego poziomu, to ja jestem A-klasa, a on jest, no nie wiem, okręgówka. Ale jest jeszcze potem... te ligi wyżej, gdzie on się nie nadaje, ani ja też z tej A-klasy też się nie nadaję. No to, no to pewnie byłaby walka taka, wiesz, co najmniej śmieszna, ale może to taka rywalizacja bardziej celebrytów, a nie prawdziwych fighterów. No. Ale jest to temat, który się trochę kręci, troszeczkę. Nie, tak. No ja mogę mówić, ja rozumiem pana, że był wtedy, który zadał nam to pytanie, że był zażenowany. I zadał takie pytania, no bo trudno się z nim nie zgodzić, na pewno ma rację, ale no przykro mi jest, tak się stało, może to jakiś błąd młodości, trudno, było, minęło, idziemy do przodu. A powiedz mi, jak walczysz w ringu, to ma, jak walczyłeś, no teraz, niedawno, proszę nie tak dawno. Przesunąć, no, tak troszkę przepraszam, śmiało, mogę? Śmiało, rób co chcesz. Będę bliżej. Miałeś fajnie. Większe emocje niż kiedyś na boisku? To są inne emocje, to są emocje... Ale wiesz, bo wychodząc wszystko, jako drużyna, bo wiesz, z całym szacunkiem walczysz, no jednak trochę o nic, tak? No wiadomo, ludzie na ciebie patrzą, ale myślę o emocjach, jak wychodzisz, nie wiem, na Wembley, tak? No, wiesz co, kiedy jest większy stres? Powiem ci jeszcze inaczej. Tam wychodzisz w 11 i zawsze jest to zabezpieczenie. Najlepiej się czuje napastnik, który, można powiedzieć, nawet nie strzela rzutu karnego, mecz trwa dalej, nic się nie dzieje. A co zrobi bramkarz, który puści taką, powiedzmy, szmatę gdzieś tam, łapiąc i mu wpadnie między nogami?
no to wtedy bramkarz się czuje bardzo źle, a pomocnik, ja grałem w środku pola. Czyli te błędy są gdzieś wybaczane. Natomiast w sporcie indywidualnym, gdzie wychodzisz jeden na jeden i twój błąd może w każdej chwili wykorzystać przeciwnik, jeżeli ty się nie zasłonisz, to dostaniesz lufę. I to jest dużo, a kto ci dużo bardziej trzeba być moim zdaniem boisku skoncentrowanym, bo koncentracja albo taka adrenalina w piłce, jest gwizdek sędziego, zaczynasz grać i już automatyzmy. Tak, już są pewne automatyzmy, robisz coś całe życie, to już grasz. A tutaj sędzia, wiesz, mówi, nie wiem, jak on tam mówił, fight czy start, czy nie wiem, co on tam mówił, bo też miałem swoją adrenalinę i byłem jakby podenerwowany. I wychodzisz i cały czas po prostu nie widzisz świata i musisz być skoncentrowany na każdym ruchu, na każdym zwodzie jego, czy on cię chce, wiesz, zwód zrobić, czy naprawdę to jest bardzo trudna dyscyplina sportowa i teraz mam duży szacunek do tych zawodników, którzy startują w sportach indywidualnych, bo tam koncentracja jest chyba najważniejszą rzeczą. Mhm. Nawet czasem nieprzygotowanie, a koncentracja, taka wiara we własne siły. Nawet to nie musi być sport walki, to może być sport, w którym, wiesz, no, z kogotyczce, gdzie też indywidualnie musisz, wiesz, podchodzić. Ja kiedyś patrzyłem się, jak biegacze przygotowywali się, wiesz, on biegnie sam. Jak on przed tym startem rękami macha, przygotowuje się, patrzy się, wiesz, robi takie ruchy, żeby nabrać tego automatyzmu. Koncentracja tam jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. W każdym indywidualnym sporcie wydaje mi się, że dużo bardziej ważniejsza jest koncentracja niż samo przygotowanie. Mm-hmm. A ktoś na boisku tak ci kiedyś porządnie przygrzmocił? Na boisku. Wiesz co, na boisku to przeważnie gdzieś tam po nogach dostajesz, nie? A Zidane mocno bije? Zidane mnie z główki walnął. No. Z tyłu mnie tak uderzył. No to jego rozpoznawalny ten cios, no. Nie, no też młody chłopak też popełniał błędy, ja to rozumiem, jesteśmy rówieśnikami, poznaliśmy się na boisku gdzieś tam uderzając się, on zrobił dużo... Poznaliśmy się na boisku uderzając się, no. Tak, zażyła, ja się z Zidanem widziałem już dużo po zakończeniu kariery również, bo grałem jakiś mecz taki charytatywny Francja na resztę świata, gdzie ja byłem zaproszony jako piłkarz reszty świata, pewnie gdzieś tam jedyny z Polaków, no pewnie Robert albo jeszcze ktoś może jest zaproszony. Ja, wiesz, moje czasy już minęły, więc już moje miejsce jest w domu albo może na ławce trenerskiej. Natomiast byłem zaproszony, widziałem się z Zidanem, tam żeśmy się tam może pośmiali, wiesz, machnęli ręką, nie rozmawiali na ten temat, bo to były błędy młodości, głupota i tyle, no, było, minęło. Idziemy dalej. No. Okay. No bo on zawsze z tej główki walił, to tak nie wiem. Szanujesz, no tak, takie to ciosy? Z główki. Szanujesz takie dyskotekowe ciosy, czy wolisz jednak... Wiesz co... Nie, no on też, wiesz, jest jaki jest. Też był podenerwowany, ja przypomnę tą sytuację z Materazzim. Nie wiem, jak bym się zachował, bo tam w Materazzi podobno gdzieś tam wyzywał jego siostrę, matkę. Nie wiem, może on myślał, że nikt nie widzi. Nie próbuję go tłumaczyć, ani z siebie nie też ma nie będę tłumaczyć. Tłumaczyć po prostu to błędy młodości i tyle. No, no dobrze, odbierzmy sobie kolejny telefon, 22 219 50 31. Kto się do nas zadzwonił? Dobry wieczór, Michał z Szczecina. Dobry wieczór. To ty byłeś na tej stacji benzynowej? Proszę? To ty byłeś na tej stacji benzynowej? Nie. Ale dobrze. A propos Szczecina i imprezy, no to wysłałem panu, przydał panu zdjęcie. Chciałem się spytać, jakby pan mógł pokazać Piotrkowi zdjęcie czy pamięta to zdjęcie? O! I czy pamięta? Nie pamiętam, ale bardzo mi miło. Czy to ty jesteś na tym zdjęciu? Nie, no to jest mój kolega akurat, no ale byliśmy razem wtedy i czy pamięta podróż taksówką? Wiesz co, no nie pamiętam, bo wiesz, ja często jeżdżę po Polsce, kto pamięta ale... podróże taksówką z imprez? No spokojnie, ale bardzo mi miło, że... Nie, ale to był przejazd z imprezy na imprezę i jechaliśmy we czwórkę i zagadaliśmy kierowcę, czy tam generalnie... I dojechaliśmy do Berlina. Oczywiście i wiedział, że kibicuje reprezentację od 2002 roku. I Piotrek siedział koło niego i pytamy się, jakich piłkarzy zna. No i oczywiście Świrka znał i nie skojarzył, siedzi akurat obok niego i opowiadał tam trochę. Tak jak mówię, moje czasy minęły, ale bardzo fajne zdjęcie. Nie wiem, jak ty to zrobiłeś, że wysłałeś, że to można tak przesyłać. Nie, ja akurat ma na miarę do mnie. No. Aha. No kiedyś coś tu pomagałem to, bardzo mi miło. Ja bardzo sympatycznie i powiem tak szczerze, że lubię takie sytuacje, jak ludzie czasem sobie robią ze mną zdjęcie, potem mi to pokazują. Raz mi ktoś pokazał zdjęcie sprzed
ale jakieś, nie wiem, 20 lat. I to był młody chłopak, I mija 20 lat, a to już dorosły mężczyzna, 20 lat później. I mówi, zobacz, mamy zdjęcie, patrz, razem, 20 lat temu, nie? Tu jakiś dzieciak, a tutaj już dorosły mężczyzna, broda czy coś. Ja mówię, no widzisz, jak ten czas leci, nie? Tylko, ja mówię, tylko ja się nie zmieniłem. Aha. Cały czas dobrze, no ale to taka... my dobrze wspominamy tę imprezę. Pozdrawiamy chłopaki ze Szczecina, mam nadzieję, że... Również pozdrawiam całą twoją ekipę, bo mam również dużo kolegów w Szczecinie. Także wszystkich jest jakieś miasto w Polsce, gdzie nie masz kolegów? Nie. Ja? Czy nie, kolegi? Ja powiem ci, także chyba mam... Wydaje mi się, że mam... Każde województwo masz obskoczone. Że to. Bardzo dużo mam kumpli, nie powiem przyjaciół, po kolei kumpli i ludzi bardzo życzliwych. Tak ktoś myśli, że wiesz, bo tak, taką mi zadajesz taką, nie wiem, otoczkę, że jestem taki zły, to chyba nie, nieprawda. Nie, że jesteś zły. Gdzie tylko... ja nie pojadę, to ci powiem, że mam takich ludzi wesołych, uśmiechniętych, żeby mi ktoś... Chociaż raz tam powiedział, że jestem zły, niedobry, to nigdy mi się nie zdarzyło. Nigdy mi się nie zdarzyło. Zawsze, a cześć Piotrek, ty jesteś wyluzowany, luz. A mówię, no masz rację, jestem luźny człowiek. Normalny taki jak drugi człowiek na ulicy. No, chcesz zdjęcie, to zrobimy. Nie chcesz zdjęcia, to nie zrobimy. Policjanci w Mielnie cię nie lubili. Oni nie wiedzieli. Piękny kawaler. I bardzo przerysowali sytuację, jaka tam była, bo tam żadnej sytuacji tak naprawdę nie było. To bardziej chyba media zrobiły, taka była bójka, tam żadnej bójki nie było. Tam po prostu był areszt i oni wymyślili, ale to media zrobiło, bo to było uniewinnienia tam były, że się nic nie stało. A media zrobiły, co tam nie było, nie? Czy tam kamery po tym aresztem rano, czy wyjdą, no, czy nie wyjdą, były. Wyjdą, czy nie wyjdą? Nie, wiesz co było, myśmy mieli nagranie, bo tam kamery nagrała. I co się okazało, że nic nie było. No ale to... Najgorzej to siedzieć za niewinność. Myśmy nie siedzieli, myśmy byli... To w areszcie. W areszcie, no to dwa dni. Jedną noc, dwa dni, tak? Bo był weekend jeszcze w dodatku, wiesz, szkoda, że zaraz sobie posiedzieć na morzu. A mieliście jakieś towarzystwo, czy sami byliście? Nie, nie, ja akurat byłem sam. Sam. To dobrze? Dobrze. Wiesz co, no nie wiem tego, bo drugi raz nie byłem i nie chcę być, nie polecam. Natomiast sytuacja się zdarzyła, no i trudno powiedzieć, żeby się tego wyprzeć. Ale przynajmniej klasyk został. Natomiast media, myśmy chcieli sprawę porobić mediom, nie? Tam żeśmy zaczynali, próbowali, do tej gazety, do tej. Oni nie, bo tak, to trochę prawnik zawalił, ale co tam, będę się kłócił. Przynajmniej dzisiaj widzisz, klasyk w języku dzisiaj... polskim, piękny kawalerze. Piękny kawalerze, piękny kawalerze. Jeszcze gramy na chaos. Gramy na chaos, czy do tego takiego? Dojdziemy, tak. Do tego dojdziemy, natomiast... co ja chciałem powiedzieć? Aha, co do mediów. No popatrzcie, dzisiaj wtedy chciałem z mediami walczyć, a dzisiaj jestem jakby po tej stronie, gdzie to ja jestem też mediami, bo niejednokrotnie jestem zatrudniany czy przez gazetę, czy przez telewizję do tego, aby pytać piłkarzy, co się działo na boisku, jako były reprezentant. No to jest takie fajne, że media sięgają po tych piłkarzy, żeby mogli też rozmawiać z zawodnikami. To się dzieje chyba na całym świecie, bo we Francji bardzo dużo byłych piłkarzy pracuje w mediach. Oczywiście. Po zakończeniu kariery. Poza tym ty, jak już wielokrotnie powiedziałeś w telewizji, masz kontakty. A człowiek wielokrotnie dzwonisz do prezydenta. Odbierz mi telefon, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie. Słychać? Pytanie tutaj do obu panów. Czy Brzęczek out, czy Brzęczek zostaje? Jak oceniacie dwa mecze w Lidze Narodów? No i jeszcze pytanie do pana Piotrka odnośnie jego kariery. Może jakąś śmieszną historię zabawną no, z błyskotliwej kariery, tak? Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Zabawną sytuację z mojej kariery, no powiem szczerze, że było tak dużo zabawnych sytuacji, że no... Że żadnej nie pamiętasz. Żadnej nie pamiętam. My staraliśmy się, w szatni to są normalni ludzie, żeby nikt nie myślał, że reprezentant Polski to jest jakiś nadczłowiek albo jakiś nie wiadomo co. To jest taki sam człowiek, tylko ma więcej umiejętności piłkarskich, które dają mu jakby powołanie do reprezentacji. To są ludzie... uśmiechnięci, szczęśliwi, robiący dowcipy w szatni, różnego rodzaju. To są normalni ludzie, dlatego jak pan czasem ktoś mówi, że to nie jest nikt nadzwyczajny, to jest taki sam człowiek. Po zakończeniu kariery, tak jak ja, mieszkam normalnie, nawet koło Krzyśka mieszkałem, tutaj niedaleko mieszkaliśmy na Wilanowie, tylko Krzysiek bogaty się zrobił, to się wyprowadził, a ja biedny muszę mieszkać dalej. Wilanów jest właśnie dla bogatych, musiałem gdzieś pod miasto uciekać. Tak. No i po prostu spędzam czas... Tak jak wszyscy ludzie, moja żona chodzi do pracy, ja sobie też tam gdzieś pracuję, jestem szczęśliwym człowiekiem,
I muszę powiedzieć, żeby tylko zdrowie dopisywało, bo to jest przecież najważniejsze. Natomiast to pierwsze pytanie było odnośnie Jurka. Trochę, przepraszam, to nie koronawirus, mam nadzieję. A nawet nie. Trochę jestem rozczarowany mediami, które piszą, że nie ma stylu, to jest bezbarwne. To ja. To ty też. A ja bym się z tym dlaczego nie zgodził. Dlaczego jesteś rozczarowany? Ale ja tak spróbuję uważam. Wytłumaczyć, Jurka. Zobacz, ja grałem w reprezentacji 10 lat. Czy ty pamiętasz, jaki my mieliśmy styl przez te 10 lat? Też nie było stylu. Jest. To co, no my nagle mamy nie, mieć nie, ale wielki słuchaj, styl. Nie, no słuchaj. Nasz styl, w moim przekonaniu, jest różnica między to jest tym, bronienie co... się i grać z kontrataku. Z Holandią zagraliśmy się bardzo fatalny mecz. Fatalny mecz. Nie, no, moim zdaniem... mógł powiedzieć Jurko, a mogę powiedzieć, ja mam telefon tak, do niego, przecież jestem człowiekiem kontaktu. No, oczywiście. To mu powiem, Jurek, to był bardzo fatalny mecz. To był mecz, który kurde, nie było zero pomysłu. Ale on to wie. Jemu tego nie trzeba mówić. On to wie i szybko wyciąga wnioski. To jest mądry, inteligentny chłopak. Z meczu z Bośnią Hercegowiną zagraliśmy diametralnie inaczej. Nie, ale nie cudowny mecz, ale zagraliśmy już poprawnie i wygraliśmy ten mecz. Awansowaliśmy jako pierwsza drużyna, nie po jakichś barażach z trzeciego miejsca, jako pierwsza drużyna do Mistrzostw Europy w naszej grupie. A nie wiem, druga czy trzecia w całej Europie. Tomek, nie da, o co ja się mam przyczepić do Jurka? Piotek, nie o to, da się że żeśmy na to awansowali do Mistrzostw. Że się nie da patrzeć na to. Ale Krzysiu, no naprawdę. Nie da się na to patrzeć. Graliśmy takie mecze, których za wcześniejszych trenerów, którzy byliśmy słabsi, którzy próbowaliśmy, ale tam i tak nic nie wychodziło. Czy się nie da patrzeć? Nie zgodzę się. Mecz z Bośnią i Hercegowiną, która trzy dni wcześniej wygrała z Włochami, zremisowała z Włochami, a Włosi wygrali z Holendrami, pokazuje, że my możemy z tymi drużynami grać jak równy z równym. Dajmy mu szansę, niech potrenuje trochę. Jak się kiedyś o coś założymy, to stawką zakładu będzie to, kto będzie musiał obejrzeć wszystkie mecze Jerzego Brzęczka od początku do końca. Ja wiem, że nie zdobędziemy mistrza Europy. Wyobraź sobie, że przegrywasz zakład i masz obejrzeć wszystkie mecze za kadencji Jerzego Brzęczka. No przecież w połowie tego realizacji tego wszystkie zakładu, ale oglądałem. Od początku właśnie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Przecież byś się powiesił. Nie, po prostu wiem, że poziom naszych piłkarzy to nie jest poziom Holendrów, czy Niemców, czy Francuzów, czy Anglików. To nie jest ten poziom. Ale ze trzy podania na mecz można by wymienić. Zagraliśmy najgorsze spotkanie, jakie widziałem z Holandią. Naprawdę bez walki, bez pomysłu, ze słabym kontratakiem. Bardzo słabo. Jedynym zawodnikiem, który się wyróżniał, to był bramkarz, bo on był widoczny. Reszta była niewidoczna. Ale Jurek to wie. Ja mu nie muszę mówić, żeby zadzwonić. A to każdy wie, ale on i nie jest tylko widzimy. Tego, żeby to wiedzieć, tylko żeby to zmienić. A ja moim zdaniem tego zmienił. Nie umiem zmienić. Najgorsze by było właśnie, jakby nie zmienił. On to zmienił, wyciąga wnioski. Awansowaliśmy jako pierwsi do Mistrzostw Europy. Ja naprawdę wierzę w niego, że my wyjdziemy z grupy w tych Mistrzostwach Europy. Wyjdziemy z grupy i może zagramy jeszcze no, jeden, dwa mecze. Ale Mistrza Europy chyba raczej nie zdobędziemy. A ty się czujesz takim trenerskim mentorem Jerzego Brzęczka? Słowami gramy na chaos. Moim zdaniem go zainspirowałeś w dużej mierze. Nie. Granie na chaos polegało na tym, że przez ostatnie 5 minut, kiedy drużyna nie miała pomysłu, a przegrywała... Właśnie, to może powiedz Brzęczkowi, że chodziło o ostatnie 5 minut, a nie 85 zdobyć, a nie potrafiliśmy zdobyć w żaden sposób pola, w żaden sposób nie potrafiliśmy rozegrać piłki, ponieważ to był nasz pierwszy mecz, ja to pamiętam, pierwszy mecz z Polonią Warszawa, a ja pierwszy mecz prowadziłem w ŁKS-ie Łódź, gdzie w zasadzie myśmy grali bez przygotowania, więc naszą najlepszą koncepcją na te 5 minut było, żeby ktoś kopał w pole karne. I tam przez całkowity przypadek, przez chaos, który się wprowadził, byśmy zdobyli gola. I to tylko o to chodziło, bo ja nie mówiłem w pierwszej minucie od razu na chaos, tylko w 85 czy tam no to 8. Może trzeba to wyjaśnić panu. Ale nie, no to myślę, że ktoś, kto się zna na piłce, to nie musi ani zadawać mi tego pytania, ani się pytać. Każda drużyna, która goni wynik w ostatnich minutach. Dlaczego? A właśnie, to jest ciekawe. Dlaczego bramkarz w ostatnich minutach idzie pod nie, bramkę no, to przeciwnika. Nie, nie musisz mi tłumaczyć. Ja wiem, że się to jest czasami gra na chaos. No, czasami no właśnie, się gra, a dlaczego no, nie idzie w pierwszej minucie, czy w piątej, czy w dziesiątej? No bo to jest, wtedy jeszcze jest kultura gry, wtedy jest rozgrywanie, wtedy jest, wiesz, cała taktyka. A w ostatnich minutach to się mówi, bramkarz, idź już pod pole karne, bo co możesz do stracenia? Możesz tylko strzelić gola, a tak strzelił gola, jeżeli nie skłamie, to w meczu GKS Katowice z drużyną
tylko teraz nie pamiętam, to nie były Wigry Suwałki. Z Bytowią chyba coś spadli, tak? Gieksa spadła? Gieksa spadła, co w 90 minucie bramkarz poszedł z rzutu wolnego, tak, pod bramkę GKS-u Katowice i strzelił gola. I to był całkowity chaos. Czyli się inspiruje. Ale da się strzelić też gola poprzez właśnie... Przez koronkę. Poprzez taki fragment gry. Okej, okay. Odbieramy telefon, halo. Dzień dobry, witam panowie. Dzień dobry. Mam pytanie do Piotra. Mówi w ogóle Maciej z Płońska, Krzysiu od twojej teściowej. Aha, dziękuję. Panie Piotrze, mam takie pytanie. Co się stało z pańską przygodą trenerską? Bo ostatnio jakoś tam przygoda w Sandecji, ale chyba za długo to nie potrwało. I chciałem się po prostu dopytać, jak to tam wyszło. I się rozłączam, z góry dziękuję, pozdrawiam. Już się pan rozłączył? Tak, szkoda. Zadał pytanie. Ale oczywiście pozdrawiam pana również, jak już się pan rozłączył. Wyglądało to tak, że Sandecja, Nowy Sącz groziło takie widmo spadku do drugiej ligi i prezes jako mój kolega i trener również jako mój kolega chcieliśmy jakoś wpłynąć na drużynę. Prezes zadecydował, żeby zmienić trenera. To jest głupia sytuacja, bo ja znając się z trenerem, no życzę mu jak najlepiej Tomaszowi Kafarskiemu, no ale trzeba było coś zmienić. Nie zmienić to, ja nic nie zmieniłem wielkiego, że nagle ich nauczyłem grać, tylko po prostu mentalnie chłopaków jakoś tak podszedłem. Być może oni trochę stracili zaufania do trenera. Nie wiem, jak to nazwać, natomiast no ja z nich jakby tak na treningach chciałem dać więcej ich radości z treningu, więcej gier wprowadziłem, więcej może troszkę też taktyki. No i to przyniosło efekt. Udało nam się utrzymać. Natomiast na zakończenie już po ostatnim meczu ja mówiłem chłopakom, że ja w tej drużynie nie zostanę, dlatego że ja przez ostatni czas ze względu na chorobę mojego ojca przebywałem w Nowym Sączu i oglądałem mecze Sandecji Nowy Sącz. Byłem po rozmowie z prezydentem miasta, który obiecał, że stadion się wybuduje, że boiska dla młodzieży zaczną być budowane, że pozyskamy jakieś dotacje, z których pieniądze jak połączymy, to wybudują się boiska dla młodzieży, gdzie nową drużynę zbudujemy, po czym się okazuje, że pieniądze na drużynę mają być zmniejszone. Stadionu nie widać ani nawet planu, jakiś tam kolejny plan czy kolejny plan. Prezydent na moje telefony nie odbiera i tak jakby nie chciał ze mną rozmawiać, więc stwierdziłem, że no nie ma sensu, bo ja nie muszę być trenerem w Sandecji Nowy Sącz. Przecież mogę być tam, gdzie ktoś mnie chce, a tam widocznie mnie chyba prezydent nie chciał. I podziękowałem drużynie, że bo to oni wywalczyli przede wszystkim na boisku to, że utrzymali się w tej pierwszej lidze, a ja im tylko pomogłem jako tak trochę mentalnie starszy kolega piłkarz. Ale ja tą wiedzę mam trenerską również, bo przecież całe życie byłem piłkarzem i to, co wydaje mi się takie doświadczenie z treningów, to też przeniosłem na te treningi, które mieliśmy w Nowym Sączu. Więc wydaje mi się, że jest to zasługa trenera Kafarskiego, trochę moja i prezesa klubu, że ta drużyna utrzymała się w tej pierwszej lidze. Ale teraz nie wiem, co będzie. Życzę im jak najlepiej, ale takie zmiany poczynione zostały w Nowym Sączu, że boję się, żeby to nie skutkowało tak właśnie odwrotnie, żeby drużyna nie walczyła o to utrzymanie, no bo to będzie przykre, jak Sandecja, która tyle lat walczyła, żeby być w tej pierwszej lidze, a nawet była w Ekstraklasie, spadnie do drugiej ligi, a stadionu niestety nie widać i nie wiem, jaka jest przyszłość. Chciałbym, żeby ta moja odpowiedź była motywacją dla prezydenta Rady Miasta, nie wiem, kto tam rządzi, czy Rada Miasta, czy prezydent, bo tam są jakieś też polityczne układy, motywacją do tego, aby w Nowym Sączu powstał nowoczesny stadion. Nie, bo widziałem jakiś projekt takiego stadionu, takiego starego, że no po co budować stary stadion, nie? No to no jak już budujmy, to budujmy coś nowoczesnego. No jest XXI wiek. Widz dzwonił z Płońska, a teraz patrzę, że ty grałeś w Płońsku. Sezon 2011-12, runda wiosenna, tęcza Płońsk. Tak, tak. Jak to się stało? Ja gram, wiesz co, no tak jak w KTS weszło. Jak ktoś zadzwoni, ktoś mi zaproponował, okay, żeby sobie pograć. Ja mówię, no pewnie, że sobie pogram. I to też pokazuje to, że dobry, ja jestem normalnym człowiekiem. Przecież jako na podwórku też gram. Też czasem się denerwuję, wkurzam, bo gram o zwycięstwo. Nie gram, żeby sobie pograć. Gram o zwycięstwo i gram z chłopakami na Wilanowie, na podwórku, też gram. Gram w Old Boyach Legii, też gram. A powiedz mi, bo miałeś taką niezwykle udaną karierę we Francji i miałeś taki styl gry, który wydawało się, że do Anglii pasuje. Dlaczego w tej Anglii nie pykło? Zagrałeś tam tylko jeden mecz. Jak ktoś na ciebie patrzył, to mówi, kurczę, dawać to właśnie tam. Nie?
z ręką na sercu, ja sam tak myślałem również, że jadąc do Anglii, to będzie mój styl, to będzie walka, to będzie o każdy centymetr. To oczywiście gra też w piłkę. Natomiast jakoś tak dziwnie podpisałem umowę, że jak rozegram 3 mecze, to mój kontrakt będzie przedłużony. I w zasadzie ja rozegrałem 1 mecz. I najciekawsze, że ten 1 mecz, 20 minut, zagrałem całkiem nawet przyzwoicie. Oddałem strzał na bramkę, wrzuciłem tak piłkę taką prostopadłą jednemu zawodnikowi, który wyszedł sam na sam i był rzut karny. Także coś zdobyliśmy i już zacierałem ręce, że to już jest mój czas na Anglię. I nagle trener mówi, przesuwa mnie do rezerw. I jak byłem na rezerwie tam z Manchester United, z kilkoma fajnymi drużynami, a zagrałem przeciwko Chelsea, to tego czasu rezerwy i już zero szans. Anglia rządzi się trochę swoimi prawami. Ja też nie chcę mówić, że na pewno bym tam zrobił karierę. No, a czymś musiałeś podpaść. Na pewno no, to... nikt się nie przesunął, dlatego żeby ci się kontrakt przedłużył. No przecież jakbyś grał dobrze, to by chcieli, żeby się przedłużył. No kurczę, tam jakoś to dziwnie to było. Nie znam odpowiedzi na to pytanie tak do końca, ale też trochę się rozczarowałem tym, że jakoś nie udało mi się w tej Anglii. Okej. Grałeś we Francji, grałeś w Anglii, no i grałeś w Japonii. Ciekawy temat? No tak jak wiesz, na podwórku też grałem. W Japonii super ciekawy temat. Po pierwsze dlatego, że dostałem propozycję od trenera, który prowadził mnie w Bastii. On wyjechał do Japonii i przyjechał na taką przerwę zimową i mówi, Piotrek, jestem w Japonii. Zdziwisz się, ale to jest przepiękny kraj, ciekawy kraj. Chciałbym ci zaproponować tam, żeby pojechać. Tak myślałem, że żartuje, nie? Po pewnym czasie on wyjechał, myśmy tak grali i z klubu mi mówią, że tam jakaś jest propozycja z Japonii, czy bym pojechał. Ja tak myślałem, że to tak trochę żart, ale jak już z klubu mówią, ja mówię, no to bym pojechał. No. Jest tam ten trener Antonetti, on zatrudnił jeszcze 2 piłkarzy francuskojęzycznych, czyli ja też byłem obcokrajowiec, ale francuskojęzyczny, mówię. Ciekawe doświadczenie, fajnie, fajnie zobaczyć inny kraj, inny świat, inną kulturę. I zdecydowałem się na ten wyjazd i powiem ci, że ani sekundy do teraz nie żałuję, bo wydaje mi się, że to jest najpiękniejszy kraj, jaki w życiu widziałem. Najbardziej ułożony, najbardziej zdyscyplinowany. Wszystko bardzo profesjonalnie podchodzi do piłki nożnej, do każdej dziedziny. Bardzo profesjonalnie Japończycy podchodzą. Jak ktoś mówi, że to jest coś tam dzikiego, to ich kultura jest tak piękna i tak ciekawa, że odsyłam do oglądania filmów czy czytania książek, bo naprawdę to jest cudowny kraj. I byłem, można powiedzieć, może na całym świecie, na całym świecie może nie, ale prawie na całym świecie. I jeżeli mogę powiedzieć, to chyba najpiękniejszym krajem, jaki widziałem, zwiedziłem, zobaczyłem, zagrałem, dotknąłem, no nie wiem, same superlatywy, to jest Japonia. Ja tak patrzę na twoją karierę, masz 4 Puchary Polski i to z 3 różnymi klubami. I nawet... Trzeba to 2 z kim? A, z Katowicami. Z Katowicami. No, Gieksa, Katowice do Ekstraklasy. Tak, potem masz z Lechem i masz z Groklinem. I to nawet nie ten, który zabrali Groklinowi, tylko inny. Więc no, czyli widzisz, nie maczałem paluszków. Nie maczałem paluszków w tym, żeby tam ten puchar. Chociaż powiem ci, zdziwiony jestem, bo tamta drużyna Grodziska, Groklinu, Dyskobolia, kurczę, taka mocna była, tam byli naprawdę dobrzy piłkarze. Słuchaj, Marsylia też aż była mi się mocna, nie chce, aż mi się nie chce wierzyć, że tam się coś działo. No, no to aż, nie wie, aż w to nie wierzę normalnie, że, no to że tam... Uwierz. A Marsylia też była mocna, kupowała mecze na początku lat 90. To też normalnie niewiarygodne. No, drużyna, która zdobywa Puchar Mistrzów, chyba się wtedy nazywał, czyli Liga Mistrzów i kupuje w lidze mecze, czego oni się bali? Nie wiem, no niewiarygodne, no ale prawdziwe. A powiedz mi, to prawda, że jak grałeś w Lechu Poznań, to czasami dowiadywałeś się, z kim gracie w autokarze? To znaczy pytałeś się, dokąd jedziecie? Znaczy się, może nie tak, no bo wiadomo, jedziemy do Warszawy, to są 2 drużyny. Teraz jest w Ekstraklasie 1. Natomiast no tak trochę żartobliwie ktoś mi mówił, że tam jedziemy. Gdzie my jedziemy? To gdzieś, nie wiem, to jeszcze chyba były Polkowice, nie? Górnik Polkowice. A gdzie to jest, nie? Bo to wiesz, małe miasteczko, nie? Że idziemy, ale że tam terminarz jest znałeś generalnie. Nie, terminarzu to może nie znałem, bo aż tak bardzo to nie znałeś. To nie przesadzajmy, ale wiesz, były na mapie, powiedzmy, Polski czasem takie miasta, które no nie wszyscy wiedzą, gdzie są i że tam jest Ekstraklasa, nie? To akurat... Czyli zaskakiwała cię ta liga czasami. Czasem była zaskoczeniem, wiesz, tak...
podejrzewam, że nie, dla niektórych zawodników, jak była ekstraklasa, ktoś się pytał, że jedzie do Niecieczy, nie? Mhm. Wiesz, gdzie to jest? No może ty wiesz, bo na pewno ty wiesz, ale dużo ludzi by nie wiedziało. No dobrze. Tutaj na czacie widzę jeszcze, wiem, mamy telefon, już sekunda. Zapytaj o złamany nos w ŁKS. Ja miałem złamany nos. Czy ty komuś złamałeś? Może komuś też, ale ja miałem złamany, skakałem do główki i w meczu dostałem takiego strzała, że na kilka, tutaj był na kilka, wiesz, po prześwietleniu się okazało, że... A to żadna wielka historia, tylko zwykła walka, tak? Nie, no głową gdzieś tam się, ale okay. To jest, wiesz, mecz, no nie ma co płakać. Szedłem z boiska, krew się polała trochę z nosa, wyprostowałem go szybciutko w szatni, bo to było zaraz przed zejściem do, przed przerwą, czyli przed zejściem na przerwę. No i drugą połowę już rozpocząłem normalnie, nie? No nie nie poddaje się tak łatwo. Normalnie nie? Ludzie do szpitala jadą w takich wypadkach. Wiesz co, może i tak, trochę adrenalina, wiesz, ale ten nos nie był tak. Nie był prosto tak. Sobie go nastawiłeś, nie widać nawet. Tak było na początku trochę z boku, ale to ma siłę, silno trzeba być twardym w życiu. Tak samo w walce przeciwko Gregowi Collinsowi wybiłem sobie palca. I tak go szybko nastawiłem, sędzia pokazuje palce, ja pokazuję, a tutaj jakoś tam krew miałem lekką, patrzy krew, a ten palec już miałem wyprostowany, to był ten, nie? Aha. Popatrz, jest tutaj, wiesz, jest grubszy taki, no. Mówię, jak ja bym miał przegrać walkę przez to, że sobie palca wybiłem, albo przegrać mecz, że to był mecz chyba z Krakowią, który wygraliśmy i nawet bramkę strzeliłem. Ja mało bramek strzelałem, ale akurat strzeliłem, więc... Więc dobrze, że ten nos wyprostowałem, a radości mieliśmy mnóstwo, no bo wygrany mecz. Czyli to możesz zawodowo nosy nastawiać, tak patrzę. W ogóle nie. Bym nie zgadzał, że miałeś złamany. Sam sobie tak, wiesz, och, tak zrobiłem i, dobrze, i się udało. Odbierzmy telefon. Halo, kto się dodzwonił? Halo? Halo, słychać? Tak, słychać. Witam, z tej Janek z Warszawy. Ja mam do dzień dobry. Panów, no w sumie do sierczewskiego pana pytanie. Odnośnie, dwa pytania w sumie. Jedno jest z czasów Olympic Marsylia. Jak pan wspomina, czy był jakiś, są jakieś wspominki odnośnie gry z Ronaldinho? Znaczy przeciwko Ronaldinho. A drugie pytanie, co jest Emanuelem Olisadebe? To ja może rozpocznę od Ronaldinho. No rzeczywiście to jest wielka postać piłki nożnej, chyba wybrana złota piłka, wygrana, najlepszy zawodnik Europy czy świata. Graliśmy przeciwko, no i co? No ja robiłem, co do mnie należy, czyli starałem się bronić i wyeliminować Ronaldinho. I nawet muszę powiedzieć, że dobrze mi szło w tym meczu, bo dobrze grałem przeciwko Paris Saint-Germain z jednym z tych meczów. A Ronaldinho, no wielka postać, wielki zawodnik. No, nie tylko mnie nie jeden raz okiwał, ale też wiele razy mu zabrałem piłkę. Jest to dla mnie też jakieś tam wspomnienie, no bo Ronaldinho wielki zawodnik, kim był, teraz też już jest na emeryturze. Chyba, że jeszcze gra gdzieś może w którejś lidze, bo jeszcze grał nie tak dawno w jakiejś tam niskiej lidze. Niedawno to on siedział w więzieniu Peru. W Peru? W Paragwaju. Ronaldinho? Tak, bo poleciał do Paragwaju z fałszywymi paragwajskimi dokumentami i tam oczywiście spojrzeli, mówią ty Ronaldinho, ale to chyba w chipsach znalazłeś się do więzienia, a go wsadzili. I wygrał w więzieniu turniej piłkarski o pieczonego prosiaka. Ciekawa historia. Nie wiem, czy pan wiedział o tej historii, ale już teraz wiemy. Natomiast co do Emanuela Olisadebe, to powiem szczerze, że spotkałem go na jednym meczu chyba Legii Warszawa. Albo to był mecz może reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym, ale na pewno w Warszawie go spotkałem. Zamieniliśmy parę słów. On, no, ze względu na to, że mieszka na co dzień tam w Nigerii, radzi sobie nieźle, bo chyba jest deweloperem. Deweloperem buduje jakieś domy, mieszkania w Nigerii, więc wydaje mi się, że radzi sobie dosyć nieźle. Nie wiem, jak jego życie... takie, bo on miał żonę Polkę, czy żyją razem, czy nie. Skoro on mieszka w Nigerii, to skoro raczej nie. Ale dlaczego? No przecież ona też mogła pojechać tak do Nigerii. No, piękny musiałaby kraj. Go naprawdę kochać. Może go kocha bardzo nawet, nie? Dlatego, ale więcej jakby wiadomości, co on robi, gdzie przebywa, czy bawi się w piłkę, to naprawdę nie wiem. Wydawało mi się, że ten chłopak jest, no takie miałem wrażenie, że jest uśmiechnięty, szczęśliwy, radzi sobie w życiu i życzę mu jak najlepiej. No co tutaj dużo powiedzieć? Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękuję również. Mateusz Borek do mnie napisał.
napisał tak. Spytaj Świra, jak uratował życie lekarzowi przed meczem Włochy-Polska. O, a to sytuacja jest taka, no nie wesoła akurat, ale mam odpowiedzieć? No tak. No to sytuacja jest taka, że opowiem tą historię może tak, nie wiem czy w detalach, ale tak od początku. Lecieliśmy na mecz do Neapolu bodajże, Polska-Włochy i mieliśmy lekarza, który po prostu, no być może miał problem z ciśnieniem albo na pewno z czymś, co wpłynęło na jego zdrowie. I dojechaliśmy po tym samolocie do hotelu i w pewnym momencie tak każdy miał swoje torby, no nie walizki, tylko torby te sportowe, piłkarskie z butami, tam z ręcznikami, ze sprzętem. Nagle jakaś taka afera w holu się zrobiła i ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ja byłem tam z tyłu, gdzieś sobie stałem, ale ktoś kiedyś, no nie mówię, że przeprowadzałem ten kurs pierwszej pomocy, ale ktoś kiedyś mi opowiadał, jak reagować, jeżeli ktoś dostaje epilepsję, czyli padaczkę. I ja zobaczyłem, że ten nasz lekarz tam gdzieś zobaczyłem, że on się zaczął, tak wiesz, nie wiem jak to nazwać, telepotać, tak wiesz, telepało go całego, to się nazywa telepotać go całego i go tak rzucało nogami i jeden z tych kelnerów tam poszedł i mu nogi do góry dał, nie? A ja widziałem, że jego twarz zaczęła robić się sina. Dosłownie on się tak dusił, nie? Nie wiem, czy to ja tak pokazuję, ale to przeżywam jakby emocjonalnie trochę jeszcze, to pamiętam, więc przeżywam. I w tym momencie ja poprosiłem, czy ja zabrałem, czy ktoś mi, czy poprosiłem o nóż, czy widelec i zacząłem mu go wkładać w zęby. On miał tak bardzo mocno zaciśniętą szczękę. Udało mi się otworzyć i w tym momencie on nabrał powietrza i zabrał powietrze i trzymałem mu tę buzię. Oczywiście on tam, jak nie wiem, naruszyłem mu chyba trochę język, bo krew się lała, trochę tej śliny, wszystkiego, ale nabrał powietrza i zaczął oddychać i jakby chyba pomału mu przeszło. Potem przyjechała karetka, zabrali go do szpitala, ale to był lekarz naszej reprezentacji. Ja nie wiedziałem, czy zrobiłem dobrze, bo tylko znałem taką pierwszą tą pomoc z opowiadań. No ale potem, jak spotkałem się z tym lekarzem, on mi podziękował, powiedział: Piotrek, to była dobra reakcja, dobrze, że to zrobiłeś. Powinieneś to zrobić może trochę lepiej tak czy tak, ale jaki z tego... Jeszcze miał jakieś uwagi? Nie, nie, ale wiesz co, ja zawsze chcę być lepszy, bo ja tym widelcem powinienem czymś drewnianym to zrobić, a nie metalową łyżką, czy tam widelcem, czy nie wiem, co to było. Natomiast to jest bardzo ciekawe. Teraz byłem na jakimś kursie takim, to nie był kurs nauki jazdy, tylko na takim, powiedzmy, evencie samochodowym i dla własnej wiedzy były tam przeprowadzony kurs takiej pierwszej reanimacji. Dla własnej wiedzy poszedłem na ten kurs, żeby wiedzieć, co robić, jak się człowiek przewróci, jak go reanimować, ile potrzebuje oddechów i tak dalej, bo ja nie wiem, czy ty wiesz, jak to robić. No, ale szczerze. Nie chcę być poddany egzaminowi. Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że coś chodzi. Tam wiem, ale... Wydaje mi się, że dużo ludzi nie wie. I ja poprzez to, że wtedy ktoś mi opowiedział, jak reagować, jeżeli człowiek ma epilepsję, czyli tą padaczkę, to ja mu pomogłem. A tylko dlatego, że ktoś mi opowiedział. Nawet nikt, a teraz nawet wiem, jak reagować, jeżeli ktoś ma, no powiedzmy, akcję zatrzymania serca. To jest nasz apel do wszystkich, żebyście się kształcili w tym kierunku, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to się 10 minut. To jest 10 minut, a można uratować życie ludzkie. Tak jest. Tu jedna tylko informacja z czatu, chyba taka niespecjalnie przyjemna, to znaczy Olisa Deber rozwiódł się w 2017 roku z małżonką Beatą. A niestety więc... nie wiem tego. No to cię informuję właśnie. Mamy telefon. Już wiem, że pan długo czeka. Halo, witam. Dzień dobry, witam pana. Dobry wieczór. Pytanie do pana Piotra. Czy dobrze pan wspomina Pawła Kryszałowicza? To mam wrażenie, że to Paweł Kryszałowicz, bo mam wrażenie, ma pan tak bardzo podobny głos, że myślę, że to Paweł. To Paweł? Nie. Ale podobny głos. Ale podobny, rzeczywiście, tak. Nie? Bardzo, bardzo mile wspominam Pawła Kryszałowicza. Nie tyle wspominam, co cały czas go pamiętam, bo on się ma dobrze, żyje, miał ciężką chorobę, wyszedł z niej. Cieszę się bardzo, trzymałem za niego kciuki, graliśmy mecz taki fajny. O, to było chyba... Gdzie to mogło być? Słupsk? Słupsku chyba? Słupsku, także mecze z nim to była naprawdę wielka przyjemność z nim grać. Bardzo dobry zawodnik, świetna lewa noga.
co ja mogę powiedzieć? Życzę mu dużo zdrowia. Widujemy się, cały czas widujemy. To nie jest tak, że my nie mamy ze sobą kontaktu. Nie tylko z Pawłem, ale z innymi kolegami z reprezentacji Polski. Są mecze reprezentacji Polski, na które przyjeżdżają moi koledzy. My się widujemy. Polska nie jest taka duża. Jak to się mówi, świat jest mały. Ja gdzieś jeżdżę, nie wiem, czy na przykład do Wrocławia, patrzę, Adam Matysek idzie, jadę do Nadmorze, Radek Michalski. Akurat idą. Ale jak się do nich godzinę wcześniej zadzwoni, to idą. Nie, mówię ci, świat jest mały. Wielu ludzi, ja kiedyś, to taka może anegdota, może nie anegdota, ale to jest fakt. Kiedyś pojechaliśmy z reprezentacją Polski do Argentyny. Do Argentyny, do Buenos Aires. Nie wiem, ile to Buenos Aires ma mieszkańców, ale chyba z 10 milionów. Nie, i idzie, nie pamiętam, Coppola się nazywał taki. Grał ze mną w GKS-ie Katowice, był przez pół roku albo rok. Taki piłkarz z Argentyny, Coppola się nazywał. To nie, niewiarygodne. No, idę ulicą, patrzę się, no idzie ten Coppola w mieście 10-milionowym. I się tam z nim przywitałem. On nie mówił po francusku, ja ani tyle po hiszpańsku, nie, tam chyba hiszpański język, ani tyle, ale taka sympatia i taki przypadek, że spotkałem normalnie w Buenos Aires gościa, z którym grałem w Katowicach. No nieźle. Niesamowite. No nieźle. Ale odpowiedziałem na pytanie. Szybciutko. Proszę? Ja bym chciał tylko pozdrowić szybciutko, jeśli można. Pozdrawiaj. Pozdrawiam Grifsów oraz naszego kitmana Rutka. I jeszcze takie... I Pawła Kryszałowicza. Panie Piotrze, pan by Najmana przecież zabił. Pozdrawiam bardzo. Nie wiem, ale również się pozdrawiamy i dużo zdrowia życzymy Pawłowi. Słuchaj, padło pytanie, nie wiem, czy zasadne, czy to jest tam jakaś większa historia. Co powiedziałeś do Liza Razu przed karnym w meczu Francja-Polska? Ale to też jest taka historia, widzisz, przypomnienie dla mnie. Ja nie wiedziałem, gdzie Liza Razu strzela. A w bramce stał Woźniak. Andrzej, no przepraszam, Andrzej, ja przecież ja bardzo dobrze wiem. Andrzej Woźniak w bramce. Ja zacząłem po francusku mówić: Andrzej, on strzela w lewo, w lewo. Tylko widzisz, to jest takie podstępne. Andrzej nie rozumiał nic, tylko, ale Liza Razu słyszał, że mówię mu w lewo. Tylko w lewo, gdzie w lewo? W lewo bramkarza, czy w lewo jego? I to tylko mi chodziło o to, żeby go jakby wyprowadzić z równowagi i tak się zdekoncentrować. Czyli mówię: Agosz, Agosz, i va frappe Agosz, że będzie strzelał w lewo. I Andrzej tak nie rozumiał, wiesz? I to mu powiedziałem, ja tak krzyczałem: w lewo, w lewo. A gdzie strzelił? Nie wiem, już nie pamiętam lewo, teraz. Czy prawo? Nie wiem, ale z której strony patrzysz? No nie wiem. To nie wiem. Nie wiadomo. Nie wiem, ale Andrzej obronił. Na pewno nie wiedział, ja mu nie podpowiedziałem na pewno, bo i tak nie rozumiał. Obronił. No później straciliśmy bramkę, to był mecz chyba 1-1 z Francją. Mhm. Jak dobrze pamiętam. Tak, tak, 1-1 w 95 albo 6. Parc des Princes. Juskowiak strzelił po podaniu Kowala pierwszą bramkę. Wygrywaliśmy 1-0 i chyba wyrównał Czorka z rzutu wolnego. O. Z Jurij też taka historia. Przez przypadek byłem na testach. Nie wiem, jaki to był przypadek w Ameryce. De facto z Matim. Polecieliśmy do Ameryki i byłem w Metro Star New York. W drużynie Jurij Dziorkiew. Ja po francusku rozmawiając, trenowaliśmy w parze, przez 2 tygodnie tam byłem, także fajnie sobie pokopałem, warunki finansowe zaproponowane miałem dosyć takie słabe, więc pomyślałem, że to nie ma sensu, żeby grać w Ameryce. Jeszcze nie było tych kontraktów gwiazdorskich. Tam wyglądało tak, że budżet klubu każdy miał chyba $2 miliony. To jak Jurij zabrał milion, no to milion była na całą resztę drużyny. Aha. Więc ja miałem jakąś tam, powiedzmy, małą kwotę, więc wolałem wrócić do Polski, ale przygoda. Ja jestem człowiekiem, widzisz, jak chciała do Japonii, lecę do Japonii, gramy na podwórku. Mamy kolejnego widza, halo. Witam was serdecznie, Mati się kłania, bo tam przynudzacie lekko. Słuchaj, chwila, nie narzekaj, bo załatwiłem to Brighton na Florydzie, także 3 tygodnie posiedzieliśmy w fajnym słoneczku. Zobacz, jak jestem nawet niedoinformowany. Ludzie w Polsce w śniegu i na lodzie, my w Florydzie mieliśmy swój domek nad jeziorką. Nie była szansa, żeby fajnie spędzić czas, ale do brzegu, żeby się nie rozgadywać za bardzo. Słuchaj, ja tutaj podjąłem naprawdę poważną dyskusję. Przed chwilą napisałem SMS-a do Krzysztofa Rozpary.
jednego z szefów MMA, bo muszę wiedzieć, czy ty tutaj, nie wiem, nie pękasz na robocie, czy się później nie wycofasz. Mamy załatwić tę walkę z profesorem Marcinem Najmanem, żeby się później nie okazało, że wiesz, ja będę o temat tutaj walczył, negocjował swoje warunki, starał się jakby to tą sprawę doprowadzić. A Mateusz, do musisz wynegocjować więcej niż w USA, no. Słuchaj, jak dobrze wiesz. Żeby się nie okazało, że wiesz, ty nie ruszysz melan z Sylwestrem i nie będziesz gotowy na luty czy marzec. Jak dobrze wiesz, wyzwań się nie boję. I jak sam też wiesz, jesteś w moim narożniku, więc nasz narożnik nie pęka w robocie. Nie pęka w robocie. Musimy tylko Mirka jakby tutaj ostrzec, żeby mnie dobrze przygotował, bo jednak ja jestem, no może nie jakimś tam topowym zawodnikiem, ani nawet nie śmiem tak mówić w ogóle, czy ja jestem zawodnikiem MMA, ale na szczęście Marcin też nie jest jakimś wielkim fighterem, więc może uda mi się z nim zawalczyć. Warunki są takie, że to on chyba dzisiaj jakby musi mnie wyzwać, bo ja mogę go wyzwać jak chcę do walki, do klatki, tylko nie wiem, czy on przyjmie moje wyzwanie. Natomiast no, my nie pękamy w robocie, Mati, no przecież znamy się tyle lat i wiesz o tym. Piotruś, ty zawsze powtarzasz, krowa to dużo ryczy, mało mleka daje, natomiast tutaj wiesz, spoglądam... Dlatego ja nie chcę ryczeć, nie chcę ryczeć, pełna skromność, Borek napierdolony, szok. Słuchajcie, wypiłem dzisiaj zero, ponieważ jestem w okresie jestem odtrucia organizmu, także Borek może być słaby dzisiaj z racji tego, że zjadł mało kalorii, ale Borek nie wypił nawet lampki wina. Pozdrawiam serdecznie, bawcie się dobrze. Pozdrawiamy. Coś czuję, że wokół tej walki jeszcze będzie dużo medialnego zamieszania. Nie wiem, czy do niej dojdzie, ale... To może budujemy taką otoczkę wokół tej walki, żeby wiesz, żeby coś się wydarzyło wielkiego. Walka pewnie będzie nie na najwyższym poziomie, bo ani ze mnie Szymon Kołecki, ani on nie... On jest po prostu też pewnie powyzywa mnie trochę. Ja go nie chcę wyzywać, nie będę go wyzywać. Po prostu jeżeli mam walczyć, to czysto sportowo. Jeżeli przegram, to czysto sportowo. Ale zaznaczam, spróbuję się przygotować najlepiej, jak tylko potrafię, z Mirkiem Oklińskim, bo to jest bardzo dobry trener i zrobię wszystko, żeby ewentualnie jak wszystko dobrze pójdzie, to żeby wygrać. No przecież nie po to się wychodzi do ringu, żeby przegrać. No, tylko, żeby wygrać. Jaką byś miał taktykę? Ja kurczę, nie wiem, nie znam się na tym sporcie. Ja się znam na piłce nożnej. Może z bańki, jak z Zizu, można czy nie można? Nie można akurat, to jest dyskwalifikacja. Z bańki, dyskwalifikacja. Z łokcia chyba tak nie wolno jakoś tam, że z góry. To są pewne takie, wiesz, ale... Czyli klasycznie musisz go pomóc. Normalnie, tak? Ubieramy rękawice i do roboty, nie? A powiedz mi, po co się to? Masz prawie 50 lat. Ale wiesz co? Kolejne wyzwanie i zgadzam się z tobą. Ja nie wiem, po co mi to. Czy ja na pewno będę się... Wiesz, Mati mówi, dawaj na niego, będziemy walczyć i ten, ale po co mi to? No po co mi to? Wiesz co? Jedyne takie, może, nie wiem jak to nazwać, argument, to nie ukrywam. Duża kasa, a drugi, że... Przygotowuję się, nie piję alkoholu, przygotowuję się parę miesięcy, mam super ciało, naprawdę trenuję, jestem silny. Żeby tak się zmotywować do treningu, to nic by mnie nie przekonało, jak naprawdę, wiesz, jakieś wyzwanie sportowe. No, żeby nie było jakiegoś blamażu, to ja naprawdę, jeżeli trzeba trenować, to trenuję dwa razy dziennie, odżywiam się, wiesz, bardzo dobrze, śpię, nie piję alkoholu, wszystko na najwyższym poziomie. To, ale wiesz, to jest właśnie najfajniejsze. Najfajniejsze. Wiesz, jak ja się czułem super jeszcze pół roku temu? Bo walczyłem w grudniu. Jakbym ci pokazał zdjęcia brzuszek, mięśnie, wszystko widać, a teraz pandemia, człowiek się nie rusza, no to co, piwko to piwko, nie? Ale co? Rozumiem. Ale po co ci to? Czyli motywację potrzebujesz? Nie, ja potrzebuję motywacji sportowej, bo ja kocham sport. No dobrze. Naprawdę. To nie lepiej było tam, jak skakałeś do wody? Super wyzwanie, rewelacja. Jeśli ktoś powie, że to jest taki sport, że tam skaczesz do... Ja bym w życiu nie skoczył. Gdzie? Skoczyłbyś, jakbyś się nauczył. Jakbyś mnie zepchnął. Nie, skoczyłbyś. Nie. Ja, jak pierwszy raz wyszedłem na wieżę, to się bałem popatrzeć w dół. Później, jak mnie trener pokazał, co robić, jak robić, miesiąc, dwa, trzy, to moją największą przyjemnością było jechać na basen, żeby tylko była skocznia,
żeby stanąć na rękach, żeby zrobić salto. To była największa przyjemność. Naprawdę to jest przepiękny sport, który uczy pokory, po prostu jakby stania, wiesz, pokory też do wody, żeby po prostu, bo jak dobrze wpadniesz, wszystko, wiesz, jest poprawnie, to jest super frajda wykonania, wiesz, tego całego ruchu, salta. Nie, no to jest szok. Ja nie robię żadnych śrub, broń Boże. To szacunek. Ja to, co ja robiłem, to były jest podstawowe chyba takie rzeczy, co dzieci robią. Może dzieci robią, ale nie moje. Ale 3 miesiące, mówię ci, muszę się kiedyś z tobą założyć. 3 miesiące skaczesz do wody i będziesz tak zadowolony i będziesz tak szczęśliwy. Sylwetka, postura, nauczysz się salt robić, będziesz stał na rękach, na krawędzi tutaj. 3 miesiące, Krzysiek, 3 miesiące. Tu. Jak spadniesz, się przewrócisz, ładnie wszystko. Ty, ja ale nie jednak. Ja się z tym nie zakładam, ale pod warunkiem, że w drugą stronę zakład będzie taki, że obejrzysz wszystkie mecze Brzęczka od początku. Zastanów się, czy chcesz podejmować to wyzwanie. Podejmuję. Bo raz, że mam szacunek do Jurka i jak trzeba będzie, to oglądnę te mecze, ale też chciałbym zobaczyć, że ty naprawdę trenujesz i wtedy nabierzesz też szacunku do sportu, do każdego, bo skoki do wody to jest przepiękny sport i będziesz, uwierz mi, będziesz tu stał na rękach. Jak się nauczysz? Będziesz stał na rękach. Ja też stałem na 7-metrowej wieży i to nie, że ja wpadałem, tylko kontrolowałem, żeby dobrze zrobić, żeby zrobić taki ruch, tak, napiąć i do wody wskoczyć, nie, wpaść. A powiedz mi, dlaczego któraś osoba mnie już na czacie pyta o to... Tylko nie wymyślaj. Nie, czy ty przywaliłeś jednemu z braci mroczek? Nie. Nie? Nie, Marcin, Rafał, to moi kumple. No właśnie, też mi tak się coś nie pasowało. Coś tutaj... No dobrze, odbierzmy telefon, halo? Halo, witam. Witam. Dobry wieczór. Z tej strony Marcin z Kielc. Mam takie pytanko w sumie. Jestem ciekawy odnośnie najfajniejszej sytuacji związanej z koroną, może takiej bardziej zakulisowo, i z tą najmniej przyjemną sytuacją, jeśli moglibyśmy się dowiedzieć. No nieprzyjemna to jest ta, że po prostu odszedłem szybko z korony, bo byłem tylko pół roku. I tam, no niestety, jakoś tam nie było po drodze. Poszliśmy sobie na piwko gdzieś tam z drużyną. Będąc na obozie, jakby spadło na najstarszego. Ja przyjąłem na klatę. Wtedy właściciel klubu, pan Klicki, powiedział, że po prostu, że nie widzi innej sytuacji, żebyśmy się pożegnali. Ja przyjąłem to na klatę, chroniąc też trochę chłopaków w drużynie, żeby tam nie było jakiegoś rozłamu. I odszedłem. To jest taka chyba gorsza... że odszedłem, ale ta lepsza, że powiem szczerze, że te Kielce, nie te Kielce, przepraszam, bo to będzie obraza, że miasto Kielce zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie serdecznością tych ludzi. Poznałem tam dużo takich fajnych chłopaków. Moim przyjacielem do dzisiaj jest taki kolega Krzysiek, który jest dentystą w Kielcach, jego brat Grzesiek. Do dzisiaj się kumplujemy, zdzwaniamy. Z taką serdecznością patrzę na tą drużynę. Trochę żałuję i jest mi przykro, ale to też pewnie wam wszystkim kibicom Korony Kielce, że drużyna spadła z Ekstraklasy. Są pewnie też jakieś inne przyczyny, nie tylko sportowe, że ta drużyna spadła, ale naprawdę się dobrze czułem w Kielcach. Miałem fajne mieszkanie pod telegrafem, serdeczni ludzie. No tak jakoś naprawdę było tam fajnie. Trochę mi było głupio, że... Jednej bramki tam nie uznali, co? A właśnie, jednej bramki mi nie uznali. To była fajna rzecz, że strzeliłem tą bramkę, ale nie fajna, że mi sędzia nie uznał. Chyba najładniejsza w karierze by była, nie? No mogłaby być... Koronie lubię nie uznawać bramek i wałkować nas na karnych i faulach, więc to mogłoby się zgadzać nawet. No i jeszcze ta sytuacja była taka, ja oczywiście nie chcę obrażać tego sędziego, ale tam było jakoś tak, że... Nie chcę, bo to nie jest łatwe. I że tam sytuacja była taka, że ja tak głupio gdzieś tam w telewizji w przerwie meczu wypowiedziałem się, że tam mogłoby się coś sędziemu, że nas kłamie i tak dalej. A później była taka sytuacja, że sędzia został chyba aresztowany, ale nie wiem, czy o ten mecz, jakieś tam inne korupcyjne rzeczy, które on gdzieś tam miał, albo nie gwizdał tak, jak miał gwizdać, ale nie wiem, w jakich meczach. No to jest taka... I dobra sprawa i zła, no, że strzeliłem gola, a zła, że nie uznali mi, bo miałbym fajnego gola. I to nie był gol, bo przegraliśmy 4-0 z Wisłą Kraków, a to nie był gol na 4-1, tylko to był gol albo na 1-0, 0-1
nasza jakby przewaga, albo na 1-1. Więc cały czas bylibyśmy w grze, gdyby sędzia uznał tą bramkę. Dobra. Okay. Super, dziękuję ślicznie. Mogę tylko jeszcze pozdrowić? Dziękuję. Oczywiście, pozdrawiaj. Chciałbym tylko pozdrowić tutaj dla tajemniczonych Ojcowski Park. Dzięki wielkie, miłego wieczoru, pozdrawiam. Tutaj wszystko błyskawicznie zweryfikowane, śluby, rozwody i nie tylko, natomiast także rzuty karne Liza Rozu strzelił w swój lewy róg. Swój lewy. Tak. No to znaczy, że Andrzej rzucił się w prawy, nie? Nie, obronił przecież. A, no Andrzej no, swój rzucił, prawy, tak. No obronił, oczywiście, że obronił. Sprecyzowany całą jest na pewno dobrze, bo jeżeli ktoś podaje tą informację, znaczy nie, ja to bardziej wykonałem tylko, że strzela w lewo, żeby po prostu jakby on nie był do końca jakby pewny, gdzie strzela. No ale Andrzej i tak nic nie rozumiał, więc, więc obronił może to. Może zaraz to też nie rozumiał, bo też w lewo strzelił, tak jak krzyczałeś, więc może też nie rozumiał. No właśnie. Słuchaj, ale to jest Hate Park w dobrym składzie i czasami jak przychodzi do nas dobry zawodnik, a za takiego cię uważam, no to wówczas go pytamy o taką jedenastkę najlepszych piłkarzy, z jakimi kiedykolwiek grał, albo przeciwko którym grał, możesz sobie wybrać. No wiesz, przeciwko którym 11, czy z tej i z tej ekipy? 11 albo z którymi grałeś, albo przeciwko którym grałeś. No przeciwko, no to wiesz, no to cała czołówka światowa, nie? No to od Anglików, Francuzów no i... No to Dream Team będzie, dobra. To będzie Dream Team, to bardziej bym wolał z tymi, z którymi grałem, bo tutaj musiałbym sięgnąć pamięcią i wiesz, i bardziej przywołać jakby trochę tych piłkarzy z Europy. Ale to też jest głupia sytuacja, bo tak naprawdę... Nie, żeby się ktoś nie czuł obrażony, bo grałem z reprezentantami Polski. To może do naszej reprezentacji dorzuciłbym Krzysztofa Dugari, Lubo Morawczyk, może Frank Lebew, też mistrz świata, jakby nie było. To całkiem niezły piłkarz. No, kilku piłkarzy byśmy jeszcze dorzucili. Z Drogbą też grałem, Didier Drogba, Michael Essien, z którym też grałem. I w Bastii, przede wszystkim. Z którymi piłkarzami takimi, powiedzmy, pokroju światowego jeszcze potem grałem w drużynie? Drogba, Essien, no Laurent Blanc przecież, Laurent Blanc w Saint-Étienne, Wolfart, chyba też Roland Wolfart, on był królem strzelców Bundesligi, grał z nami, to też bardzo dobry zawodnik. I reszta reprezentantów polskich, z którymi grałem. Okej. Okay. Ten Dugari to zawsze mnie tak kuje, bo zawsze... Nie, kurde, dobry zawodnik, tylko leni. Ale nie strzelał goli taki... Ale dobry zawodnik, mówię ci, na treningach robił co chciał, ale lenie. Tak. Leń, a gdyby on jeszcze był bardziej taki zdyscyplinowany i więcej profesjonalizmu, to mógł być zawodnik top the top. A najbardziej mi jest żal, może nie żal, ale tak szkoda, że nie osiągnął kariery, wiesz kto? Lubo Morawczyk, Lubomir, Słowak. Który oczywiście reprezentacja Słowacji, no nie na tym poziomie, ale to miał takie umiejętności, że dla mnie to on powinien grać normalnie w Realu Madryt, bez problemów. Takie lewa, prawa noga, on podchodził do rzutu rożnego, prawa noga albo lewa noga, rzut wolny, tak, albo odwracał się z przeciwnikiem na plecach, wiesz, gubiąc go z wodem. No takie umiejętności, naprawdę rewelacja. Podanie na nos, lewa, prawa noga. To był chłopak, którego wymieniłem, ale on powinien grać w dużo lepszych zespołach. On potem grał gdzieś tam w Duisburgu. Największą chyba karierę taką zrobił chyba w Celticu Glasgow, ale świetny zawodnik, naprawdę świetny zawodnik. Przepraszam o tych, o których zapomniałem, to przepraszam. Nie będziemy nikogo naprawdę z wieloma bardzo dobrymi zawodnikami grałem. Odbieramy telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz Zowieczek. Skąd? Witamy. Przepraszam? Mateusz Zowieczek. Zowieczek? Zowieczek. Taka mała miejscowość pod Poznaniem. Owieczki. Oleczki. Tak jest, owieczki, owieczki. Owieczki, dobrze. Owieczki, fajnie, tak fajnie brzmi. Mam takie dwa pytanka do pana Piotra Świerczewskiego i do pana Krzysztofa. Pierwsze jest takie, jak pan już występował w Celebrity Splash, to może teraz tanie z gwiazdami. Ja świetnie tańczę. Miałeś no, to jest dla mnie wyzwanie. Dużo sportowców było, także pan może tam
Na pewno bym powiem tak, że byłem gdzieś tam brany pod uwagę do składu tego takiego Tańca z Gwiazdami. Tych edycji już jest, nie wiem, która, 17, może będzie 18. Nie, tam już nawet gwiazd nie ma, także, ale na pana bym zagłosował. Ja panu powiem, to bardzo trudno jest powiedzieć, kto jest gwiazdą, bo na przykład jeżeli ktoś tam jest i jest aktorem, no to on też jest gwiazdą w tej branży, powiedzmy, telewizyjno-filmowej czy tam teatralno-serialowej. Ja jestem byłym sportowcem. Ja może dla pana jestem znany, a dla dużej części ludzi już po karierze nie jestem znany, więc trudno mi jest powiedzieć, jak się do tego odnieść, że jestem gwiazdą. No, program się tak nazywa, Taniec z Gwiazdami. Byłoby mi naprawdę fajnie i miło, gdybym był zaproszony, bo to też jest dla mnie wyzwanie. To też jest sport. Byłoby to dla mnie fajne wyzwanie, spróbowanie się. Też nauczyłbym się tańczyć. A jest coś, czego byś nie zrobił? Sportowego? Chciałbym wszystko zrobić. Jeżeli to jest sportowe, to chciałbym wszystko zrobić, bo to jest tylko sport. To jest coś, co jest fajne, czyste i takie sprawiedliwe. No, jeżeli walczysz z kimś, no to nie tak, że walczysz z jedną ręką zawiązaną, tylko na równi. Jeżeli tańczysz, no to tylko to już tak nie do końca może to jest sportowe, no bo tam jednak ludzie głosują, a nie do końca jestem przekonany, czy ludzie mają taką tą moc, żeby... No nie wiem, jak to się tam do końca odbywa, bo część to jury głosuje, część ludzie głosują poprzez SMS-y. Ciekawe wyzwanie, chciałbym zatańczyć. Jeżeli pan będzie na mnie głosował, to dziękuję bardzo. Ja też zagłosuję. I Krzysiek zagłosuje, to dziękuję. I wszystkim tym od razu dziękuję, którzy będą na mnie głosować. Jakbyście chcieli zagłosować na Piotra Tańca z Gwiazdami, dajcie teraz łapkę w górę, zobaczymy, jaki jest jego potencjał, że tak powiem, SMS-owy. Łapka w górę dla Piotra. Łapka w górę. Jeszcze drugie pytanie do pana Krzysztofa. Tak. Jak to śpiewa Zenek Martyniuk i oblicze, jak do tego doszło, nie wiem, że Jerzy Brzęczek został trenerem reprezentacji Polski. No naprawdę, no ludzie, no. Jak do tego doszło, nie wiem. Dokładnie, dokładnie. Tak, tak brzmią bardzo słowa tej piosenki? Tak, jest to. To jest piosenka. Pozdrawiamy również owieczki. Pozdrawiamy owieczki 22 219 50 31. Jeszcze trochę masz czasu, co? Jeżeli mógłbym prosić, bo jest dosyć późno, to może zróbmy trzy ostatnie pytania. Telefony, tak. Dobra. I jakbym też mógł państwa prosić, żeby to było po jednym pytaniu, bo czasem w jednym telefonie są trzy pytania. Jak się zrobi 3 razy 3, no to ja zostanę do 12:30, a żona moja z kolacją czeka. Nawet nie wiedziała, że... Nie można jeść o tej godzinie już, co? Po karierze. Jak będę miał wyzwanie sportowe, to oczywiście nie będę jadł. Natomiast jeszcze też powiem taki, może to jest taki... Historia z przed walki z Gregiem Collinsem, gdzie brakowało mi jeszcze 3 kg do tej oficjalnej wagi. I jak gdy przyjechałem do Zielonej Góry, poszedłem na wagę, okazało się, że 3 kg mam, a na drugi dzień mam za dużo. Na drugi dzień musiałem tą wagę zrobić. No to ortalion, przepraszam, najpierw dres, dwie koszulki, dres, ortalion na trening. I ja nie piłem całą dobę. Nie piłem i nie jadłem nic. I jak tak się wypociłem, poszedłem spać, oni jedli kolację, ja tak trochę na tą kolację patrzyłem, no bo głodny byłem, wypocony, zmęczony, ani grama wody, ani nic. Chyba cytrynę sobie wziąłem pokrojoną, żeby cytrynę tak, wiesz, po... Jakby to, nie wiem jak to powiedzieć, miedzią w buzi, tak, wiesz, tego kwasu trochę tak pomiętolić. I na drugi dzień okazuje się, że jeszcze brakuje kilogram. Dwie koszulki, dres, ortalion, spodnie i znowu na trening. Bieganie, tam jakaś siłownia i do godziny 12, czyli całą dobę nic nie jadłem, nic nie piłem. To też wiązało się z tym, że ja nie miałem naprawdę siły, nie? Takiej energii. I się okazało, że tą wagę miałem 300 gram mniej niż tam trzeba, no tam 88, ja miałem 87-700, czyli 300 gram mniej niż tam dopuszczalna waga była wyznaczona. I powiem szczerze, że to sport walki to nie jest taki łatwy, że to tylko się wiąże z tym, że trenujesz, wiesz, tam jest niesamowita dyscyplina żywieniowa, niesamowita. Jak nie dopilnujesz, to przed samą walką no musisz się skatować, nie? Ponajmanie, to widać. Odbierzmy to co, jedziemy sobie. Trzy? Tak, trzy pytania ostatnie. Kto pierwszy zada to jedno z trzech ostatnich pytań? Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Rafał z Plymów UK. Ja mam takie dwa pytanka, jedno do Świerca, jedno do Stano. Do Świerca pierwsze pytanko jest takie, jak wspominać, bo wiadomo, zbliżają się derby Łodzi, więc moje pytanko jest, jak wspomina grę w ŁKS-ie i jak mu się podoba cały proces budowania tego klubu na nowo. A do Stana oglądałem program poświęcony Barcelonie. I został tam pominięty w sumie jeden taki drobny fakt. Nic nie było wspomniane o Paulinho. I tak naprawdę w żadnych gazetach nikt nie powiedział odnośnie tego, czemu on w ogóle odszedł i dlaczego w ogóle odszedł. To były moje dwa pytanka. Jak byście się mogli do tego ustosunkować? I czy w Świercu będziesz, czy w Świercu będziesz jeszcze w ogóle... czy będziesz oglądał derby Łodzi i trzymał kciuki za ŁKS? Ja wiem, że dla Stana to jest konflikt interesów, bo ma zawodnika w drużynie przeciwnej, ale myślę, że ŁKS sobie da radę. Chciałem tylko pozdrowić mojego syna, jeżeli mogę, moją żonę i Tomaska tutaj ode mnie z Anglii, który zawsze dzielnie ogląda wasz program. Super program, dzięki ślicznie, udało się dodzwonić. Pozdrawiam ślicznie, dzwoniam. Dziękuję bardzo. No i widzisz, nawet dowiedziałeś się z naszego programu, że zbliżają się derby Łodzi, bo nie wierzę, że miałeś tego świadomość. Powiem szczerze, że nie wiedziałem, nie sprawdzałem tego. Derby Łodzi w tą środę. To jest bardzo ciekawe wydarzenie dla miasta Łódź. Łódź, ja tam byłem i piłkarzem, i trenerem, jest podzielona na dwie części. Nie rozumiem tego, że ci ludzie się tak bardzo czasem nie lubią, a nie chcę używać brzydkich słów. Jest to tylko sport. Sport ma łączyć, a nie dzielić. To powinno być wydarzenie i widowisko. Ja wiem, że nikt się teraz ze mną nie zgodzi, ani ta część z Widzewa, ani ta część z ŁKS-u, że powinno się łączyć, a nie dzielić. Ale drodzy państwo, kiedyś nawet był chyba taki pomysł, że miał być wspólny stadion. W Mediolanie jest wspólny stadion, w wielu miastach są wspólne stadiony. Nie wiem, czy w Łodzi by to wypaliło, ale no żyjemy w czasach takich, jakich żyjemy. Jest XXI wiek, tutaj nie ma się o co kłócić. To jest tylko sport. Ja wiem, że każdy ma swoje ukochane barwy i ja szanuję jednego i drugiego, ale to jest sport. Niech wygra sportowo lepszy, a nie ktoś, kto się bije na ulicy albo poza ulicą. Także żadnych rozrób. Chodźmy na ten mecz, to będzie fajne widowisko i niech sportowo wygra lepsza drużyna. Natomiast co do budowy klubu, ja powiem szczerze, ja nie wiem, jaka jest teraz budowa klubu, bo ja nie mieszkam w Łodzi, nie jestem blisko tego klubu. Bardzo fajny czas spędziłem w Łodzi. To była też taka przemiana, kiedy z tego starego stadionu on potem został burzony. Ja byłem trenerem, trochę byłem tak na koniec wygnany stamtąd, ale to głupio brzmi. Naprawdę ja pracowałem w tak trudnych warunkach w ŁKS-ie, że nikt w takich nie pracował. To było niewiarygodne. Nie chcę już o tym opowiadać. Od tego, że nie było pieniędzy, to jest mała rzecz, że nie było pieniędzy. Nie było stadionu, nie było strojów, nie było pieniędzy na wyjazd. Zawodnicy nie mieli płacone. Niektórzy nie mogli przyjechać na trening. To ja im pieniądze pożyczałem na bilet autobusowy tym młodym, żeby na trening przyjechać. Trzeba było miesięczne kupić. Nawet sobie nie wyobrażasz? Ja nie wiedziałem, gdzie będzie kolejny trening, czy na boisku, czy w ogóle mamy boisko, czy coś nie zabrali. Drużynę budowaliśmy tydzień przed ligą. To była straszna sytuacja i najgorsze to, że no właśnie to było najgorsze, że mało ludzi nam pomagało. Trochę było takich życzliwych ludzi, którzy chciało nam pomóc, ale trochę jednak było też takich, że nie. Ale to jakby jest historia, ŁKS teraz pewnie ma się dobrze, życzę tej drużynie jak najlepiej. Pamiętajmy o jednym, sport ma łączyć, a nie dzielić. Piękne przemówienie. Ale wiem, że teraz będzie ta część, co za debil albo cwaniak mówi tak albo tak. Nie, to jest fajne, że są dwie drużyny. W Warszawie nie ma dwóch drużyn, no w Krakowie są i w Łodzi. Znaczy jest, dwie drużyny. Zeszło jeszcze. A nie, no w Warszawie to jest 10 drużyn, ale na tym samym poziomie ligowym. No co to jest za wydarzenie, że idzie dzieciak gdzieś tam z grają i dostaje w łeb i wraca do domu z głową, a nie daj Boże, tam chyba kiedyś była nawet sytuacja śmiertelna. No to przecież to jest najgorsze, co może być. To jest pomsta do nieba. To jest najgorsze, co może być. No postawcie się w sytuacji rodziców. Piotr Święczewski przeciwko przemocy. Stop przemocy. ŁKS widzę, bo to jest za Widzewiak, a ja ŁKS. Ja nie jestem Widzewiak, przestań. Ale ja też, wiesz, ja pracuję tam, gdzie mi płacą. Jak w Sandecji. No. Pracuję w Sandecji. W ŁKS-ie. Drugi telefon z trzech. Halo.
Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysiek z Londynu mówi. Cześć. Ja mam pytanie takie do Piotrka. Czemu w czasach, powiedzmy, tej świetności KS Katowice nigdy nie zdobyli mistrza Polski? I takie do tego pytanie, jak wspomina grę z Kijem Guruli, o ile grali, jeśli dobrze pamiętam. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Również się pozdrawiamy. Jakie to było, gdzie grałem? Jak wspominam? GKS Katowice. A, w GKS-ie. Znaczy, dlaczego nie zdobyliście mistrzostwa? Mistrza Polski. Wie pan co, to jest bardzo trudne pytanie, bo po prostu sportowo byliśmy słabsi od innych drużyn. Tam w tym czasie była Legia Warszawa, bardzo dobrze grała. Widzew chyba, mi się wydaje, że Górnik Zabrze. Ruch Chorzów grał bardzo dobrze, chyba też mistrza Polski. Gucio Warzycha brylował. To były nasze największe derby. No niestety nie mieliśmy takich umiejętności. Albo w tamtych czasach były różne rodzaje, przy Zielonym Stoliku odbywało się, a ja byłem młodym zawodnikiem. Wy byliście mocni przy Zielonym Stoliku, nie, z Marianem Dziurowiczem. Mocni, a nie, powiem ci szczerze, my byliśmy naprawdę dobrą drużyną. Tutaj jak kolega mówi o GieKS-ie, to była naprawdę dobra drużyna i chciałbym, życzę, żeby GKS Katowice jak najszybciej w Ekstraklasie zagrał. Nie musi grać, być wicemistrzem Polski, Puchar Polski, ale żeby zagrał w Ekstraklasie. To jest bardzo miasto takie, którzy piłkarsko... Widzisz, ja jestem optymista. Fasz, że stadion to jest sam. Jak tam pojedziesz, to się będziesz... Troszeczkę się chyba już zmieniło. GieKS-a to już jest nowa drużyna, nowe możliwości. A poczekaj, a ten... Chyba, że na ławkę tam pójdę trenerską, no to będę musiał wprowadzić tą drużynę. Ale na razie niech idzie GieKS-a, gra jak najlepiej. I pan zapytał jeszcze o... GieKS-a jest w drugiej lidze. Wiesz, co to jest? Wiem. Do pierwszej ligi, a później do Ekstraklasy. Pan jeszcze zapytał o Guruliego, Gruźna. Gija Guruli we Francji mieszka chyba na co dzień. Oczywiście ja wyjechałem do Francji, Gija też. Spotykaliśmy się, przyjaźnimy się, nawet dzwonił teraz ostatnio gdzieś do mnie. Z moim bratem jest w takim chyba bardziej takim bliskim kontakcie, bo Gija jest troszeczkę starszy ode mnie, ale to był świetny zawodnik i myślę, że jeden z lepszych zawodników w historii GKS-u Katowice. Mhm. Dobrze. I ostatni telefon na dzisiaj. Halo? Halo, halo, cześć. Jestem Marcin z Rakoniewic. Cześć. Witamy. Mam pytanie do pana Piotrka, bo tutaj no, nie było zbyt dużo hejtu, ale też wiem, że pan Piotrek się spieszy. Także jedno pytanie. Chodzi o Mistrzostwa Świata w 2002 roku. Mam takie pytanie, czy gdyby tam był inny bramkarz, nie Jurek, to jak myślicie, czy udałoby się osiągnąć troszkę więcej? Bo wydaje mi się, że no, z tych wszystkich pozycji to mimo tego, że Jurek grał w dobrym klubie, to nie był takim wybitnym bramkarzem. Dziękuję za pytanie, ja ale to jest naprawdę trudne pytanie, bo tak. Jest bramkarz Jakub Szmatuła i serdecznie go pozdrawiam. Dziękujemy. Dziękujemy. No to jest trudne pytanie. No oczywiście Jurek był pierwszym bramkarzem i ja jako piłkarz z pola trudno mi jest jakby tak, no bo to jest inna dyscyplina. Ja zawsze mówię, czy ja bym potrafił trenować bramkarza? Nie potrafiłbym, bo ja nie wiem, jak trenować bramkarza. Natomiast merytorycznie wypowiadając się, ja nie wiem, czy Jurek powinien bardziej skrócić o metr czy dwa kąt, powiedzmy, strzału, czy on to dobrze łapał technicznie. Ja tego nie wiem. Ja znam się na piłce nożnej, a każdy trener, który ma w sztabie innych trenerów, to sobie dobiera trenera od bramkarzy. No dobrze, to ja cię zapytam trochę inaczej. Naprawdę jest mi trudno powiedzieć. Ja, patrząc się z boku, wydawało mi się, że Jurek być może mógł to obronić. Ale to jest tylko być może... A w eliminacjach z kim się czułeś pewniej? Z Matyskiem czy z Dudkiem w bramce? Porównując, chyba jeden... No widzisz, ja jestem dyplomata. Jeden i drugi na takim samym poziomie. Jeżeli bronił Matys dobrze i każdy się czuł pewnie, jeżeli bronił Jurek dobrze i każdy się czuł pewnie. Także ja nie powiem naprawdę merytorycznie, bo ja się nie znam. Ja mogę powiedzieć dobrze, źle, ale ja się nie znam. Nie wiem, czy powinni, to raczej bramkarze powinni się wypowiedzieć. I dlatego widzisz, dlaczego trenerzy, a ja chcę być trenerem, mają w sztabie byłego bramkarza jako trener od trenowania bramkarzy. No właśnie dlatego, bo oni się znają, kiedy trzeba wyjść, kiedy trzeba skrócić kąt, kiedy po prostu podpowiadać, kiedy wyjść przed pole. No ja tego nie wiem. Piotrek, tyle lat ale oglądasz piłkę, Krzysiek, i nie wiesz, kiedy błąd bramkarz naprawdę popełnił. No Jurek nie popełnił tam takiego błędu. Ja tylko nie wiem, czy powinien wyjść, czy powinien to lepiej technicznie. Tego nie wiem. No to już powinien się wypowiedzieć ktoś, kto był bramkarzem. Mhm. No dobrze. To był Hyde Park.
w dobrym składzie. Piotr Święczewski. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Były nie, piłkarz. Nie były takie, były pytania trochę. Wojownik i przyszły wojownik, czy tam zawodnik sztuk walki, no bo człowiek, który właśnie Maciej dzisiaj... wywołał Marcina Neymana człowiek, który powiedział, że z wielką chęcią oklepie Marcina Neymana. Nie, z wielką chęcią. Ja uciekam od tego, jak będzie sytuacja, że gdzieś tam dojdzie do jakiegoś wyzwania typowo sportowego, to na pewno tak. Jeżeli on, Marcin, bo on tak, wiesz, wyzywa wszystkich, będzie mnie wyzywał, trudno, no trudno, co ja zrobię, no. Ja go nie będę, ja wyzywać go nie będę. Widzisz, ty załatwisz to, jaka, ty załatwisz jaka to wielka pomysł. Kultura. Wielka kultura. Można się Piotrek. Nauczyć. Jeszcze zaapelowali jeszcze do kibiców, żeby się nie bili. W ogóle apelujemy do nikogo, do wszystkich ludzi, żeby się nie bili. Bądźmy mili dla siebie, no, zobacz, bądźmy no, przyjacielscy. Ja już byłem na wielu stadionach. We Francji są stadiony. Czy oni się tam biją? Nie biją się. W Niemczech? Nie biją się. A u nas derby i nagle wojna na mieście. Nie na stadionie, na mieście. Nie? To jest nienormalne. Nie? Ale trzymam kciuki za ten mecz. Niech wygra lepszy sportowo, a mecz odbędzie się naprawdę w przyjacielskiej atmosferze. Choć dziwnie to brzmi z moich ust, ale niech tak będzie. Drodzy państwo, proszę jeszcze o taki kadr ogólny, jak widać nas dwóch. Ten człowiek to jest ten aniołek. Ten aniołek to jest ten słynny Piotr Święczewski z Zabijaka. Nie musicie uciekać na drugą stronę ulicy, jak będzie szedł, bo prawdopodobnie nic wam w ogóle to chyba najbardziej zhejtowałeś mnie. Właśnie ty, Krzysiek, że tak mówisz, a znasz mnie dobrze, wiesz, ale jestem, ludzie cię znają, ludzie ale wiesz, o tobie czytają, jestem spokojny, no. Ludzie o tobie czytają, wiesz, że umiesz przywalić, a potem przychodzi taki aniołek i mówią, to on czy to nie on? No. Właśnie muszą mnie poznać, także proszę mnie spokojnie zaczepiać na ulicy, miło, przyjemnie, zawsze zrobimy zdjęcie, pogadamy, nie odmówię. Do zobaczenia, to był Hate Park. Dziękuję bardzo. W dobrym składzie, Piotr Święczewski był naszym gościem. Do następnego razu.